Witam wszystkich serdecznie. Otwieram 34. sesję Rady Miejskiej w Gostyniu. Witam wszystkich przybyłych na sesję, panią radną, panów radnych, pana burmistrza, przedstawicieli Urzędu Miejskiego, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich pozostałych. Stwierdzam, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych, tak więc stanowimy kworum. Zanim rozpocznę realizację porządku obrad, mamy tutaj taki moment, gdzie chcielibyśmy uhonorować pewną grupę ludzi, którzy reprezentowali nas na regionalnych zawodach sołtysów i przewodniczących rad osiedli w tenisie stołowym i też była konkurencja rzut kostkami. Na tym właśnie turnieju, na tych zawodach w kategorii do 50 lat pierwsze miejsce zajął pan Damian Skibicki, którego bardzo prosimy tutaj do nas. I w imieniu Rady Miejskiej Urzędu i całego samorządu chcemy uhonorować te osoby skromnymi upominkami przed właśnie świątecznymi i pogratulować. W kategorii kobiet natomiast drugie miejsce zajęła pani Katarzyna Pasieracka. Bardzo prosimy do nas. To jest piękny puchar, tak? Pokażmy go może. Kategoria powyżej 50 lat. Trzecie miejsce pan Stanisław Mańczak. Duże brawa. I również za pierwsze miejsce rzut kostkami pan Stanisław Mańczak. Dostanie dwie bombki, tak? Jedną. A wy teraz? No i honorujemy tutaj ekipę, która uzupełniała całą i reprezentowała całą gminę Gostyń. Serdecznie im również gratulujemy i dziękujemy za wsparcie i pomoc w tym, że zdobyli właśnie takie nagrody. Brawo. Dziękuję serdecznie. Nagrodzony, chciałem podziękować panu burmistrzowi, wam państwo, żeście nas wysłali na te zawody, żeście w nas uwierzyli i mam nadzieję, że w przyszłym, ja w tym roku wystąpiłem trochę w innej roli, ale jak dojdę do tej ekipy, to w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy teraz do porządku obrad, ale zanim to się stanie, to proponuję przyjęcie trzech projektów uchwał do porządku obrad. I tak w punkcie pierwszym był to, znaczy dopisujemy w punkcie szóstym. Punkt pierwszy, projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 42/590/20 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.
W punkcie drugim byłby projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok. I punkt trzeci byłby to projekt uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Gostyń na lata 2017-2024. I później kolejność już będzie zachowana tak, jak po kolei były wypisywane uchwały. Także chciałbym, żebyśmy może przegłosowali wprowadzenie tych trzech projektów. W związku z tym, kto jest za wprowadzeniem wyżej wymienionych projektów uchwał, proszę o podniesienie ręki. 21 osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekty uchwał zostały przyjęte. I teraz może przegłosujemy cały porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 21 osób za. Porządek obrad został przyjęty i przegłosowany. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja o podpisaniu protokołu. Informuję, że protokół z 33. sesji Rady Miejskiej w Gostyniu został podpisany. Punkt trzeci. Informacja burmistrza Gostynia z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o referowanie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dzisiejsza prezentacja będzie nieco krótsza, ponieważ minęło niedługi okres czasu od ostatniej sesji, ale mamy kilka ciekawych informacji. Pierwsza niezwykle fajna, a brzmi ona następująco. Urząd Miejski otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 700 tysięcy złotych na realizację projektu podniesienie jakości i usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu. Skomplikowana nazwa, ale tak naprawdę udało nam się po odwołaniu, po dosyć długiej walce uzyskać kilkaset tysięcy złotych na to, abyśmy mogli naszym mieszkańcom w przyszłości zaoferować elektroniczne usługi. Tak naprawdę chcemy doprowadzić do tego, że będzie można w przyszłości wiele spraw załatwić elektronicznie. Również w ramach tego całego pakietu jest taki dział skierowany też do radnych. Będziecie państwo pracować w przyszłości elektronicznie, będziecie podejmować decyzje poprzez odpowiednie przyciski. Te wszystkie wasze decyzje będą jawne, czyli i ta nowoczesność, ale też przede wszystkim jawność. Każdy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić, jak radny zagłosował w danej sprawie. Będzie to wszystko przejrzyście, szybko prezentowane. Również będziemy mieli transmisję obrad sesji w internecie. No wchodzimy w zupełnie nowy etap w gostyńskim ratuszu. Że tak powiem, pojawi się XXI wiek i dzięki wsparciu, a są to środki unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, będziemy mogli dla naszych mieszkańców przygotować zupełnie nową ofertę. Chciałbym w tym momencie pogratulować pani Renacie Ignasiak, sekretarzowi, pani Basi Wichtowskiej i innym pracownikom, którzy brali udział w pozyskaniu tych środków. Walka była dosyć długa, ponieważ w tej po pierwotnej ocenie zostaliśmy odrzuceni z powodów formalnych, ale nie poddaliśmy się, odwołaliśmy się i udowodniliśmy, że te kwestie formalne nie były przeszkodą, a nasz wniosek był na tyle dobry, że udało nam się uzyskać 700 tysięcy złotych dofinansowania. Oprócz tego oczywiście prowadzimy, czy kończymy wiele inwestycji i na osiedlu Pożegowo zakończyliśmy budowę dwóch nowych dróg. Ulicę Wincentego Dawińskiego i ulicę Zygmunta Psarskiego. Powstały nowe drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie na zlecenie samorządu wykonało konsorcjum firm AS z Gostynia i Aquabud z Grabonoga. Mam nowy sprzęt i uczymy się obsługi nawzajem, ale nie współpracuje ze mną. O, współpracuje.
firma Aziz Gostynia wybudowała chodnik oraz 6 kolejnych zatok postojowych. Pewnie Państwo pamiętacie, że kilka miesięcy temu wykonaliśmy pewne prace na strefie gospodarczej, ale też przedsiębiorcy, którzy rozwijają swoje biznesy w tym miejscu, zwrócili się do nas z prośbą o wykonaniu kolejnych prac i to jest też między innymi efekt rozmów, które odbyły się kilka miesięcy temu. Chcę też powiedzieć, że mamy zaplanowane w przyszłości również kolejne prace, które są związane z tym, że firmy rozwijają się dość prężnie i chcemy ułatwić działalność oraz transport, bo te prace, które chcielibyśmy wykonać w przyszłości, są związane z ułatwieniem dowozu i wywozu towarów, które powstają na naszej strefie gospodarczej. Mam duży problem z tym pilotem. Ktoś chyba będzie musiał mi pomóc, panie Zbigniewie. Może spróbujmy ręcznie, dobra? Okej. Okay. To jest ulica Taczaka i to jest ulica Taczaka przed remontem, w trakcie remontu, bo trwa właśnie budowa chodnika i remont nawierzchni na ulicy Taczaka w Gostyniu. Ten temat był odkładany przez wiele lat, bo to jest jedna z bocznych ulic, ale udało się doprowadzić do tego, że w ramach funduszu remontowego w roku 2017 te prace zakończą się. Poproszę o zmianę slajdu. Kolejny blisko kilometrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego, który połączy Gostyń z Kunowem, jest już gotowy. Pracę wykonała firma Drogbud z Grabonoga. To jest konsekwencja Państwa decyzji sprzed kilku lat, czyli połączenia Gostynia i Kunowa taką porządną ścieżką rowerową. Chcę też powiedzieć, że tak jak Państwa zapewnialiśmy już od początku, na odcinku, na obszarze niezabudowanym wykorzystamy nawierzchnię asfaltową. No i szerokość jest też dobra, bo to jest szerokość 3,5 metra ścieżki, czyli to nie jest ścieżka na dzisiaj, to jest ścieżka na jutro i pojutrze. Nie ma tak szerokiej ścieżki rowerowej w najbliższej okolicy i my chcemy, aby w przyszłości wszystkie ścieżki rowerowe, gdzie będziemy inwestorami lub będziemy je współfinansować, były już o takiej szerokości. Obserwujemy rozwój tego ruchu cyklistów i pieszych, między innymi w stronę Goli i też można dzisiaj podjąć, podjąć taki temat, że szkoda, że nie, ta ścieżka nie powstała trochę szersza, ale uczymy się na przyszłość i tutaj w przypadku tych kolejnych już 3,5 metra to będzie taki gostyński standard. Trwa przebudowa chodnika na ulicy Poznańskiej. Chodnik przebudowany jest na odcinku blisko 150 metrów od skrętu do Powiatowego Urzędu Pracy do wjazdu do cukrowni. Pracę na zlecenie samorządu wykonuje firma Witbud. I kolejny slajd to jest chodnik na ulicy Wrocławskiej. Ten temat już został zamknięty. Budowa jest zakończona. W ramach inwestycji wybudowany został chodnik na długości blisko 200 metrów od skrzyżowania z ulicą Energetyka do Powiatowej Komendy Policji w Gostyniu. Chcę też powiedzieć, że po rozmowach z radnymi na temat przyszłorocznego budżetu będziemy starali się w ciągu najbliższego roku wykonać dokumentację kolejnego odcinka i być może również doprowadzić do remontu kolejny odcinek na ulicy Wrocławskiej. Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego Aquabud z Grabonoga wybuduje rurociąg odprowadzający wody opadowo-deszczowe do rowów w Stankowie. Na długości ponad 150 metrów ułożony zostanie rurociąg kanalizacyjny z rur PVC. Ustawione zostaną także 3 studnie betonowe oraz wybudowane zostanie odwodnienie. 7 grudnia w szkole podstawowej nr 3. Od dawno nie słyszałem nazwy. Szkoła nr 3. Cieszę się, że ona się pojawia, bo jestem absolwentem tej szkoły. W szkole nr 3 odbyła się narada dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych powiatu gostyńskiego z wizytatorami wielkopolskiego kuratora oświaty. Głównymi tematami narady z dyrektorami były programy wychowawczo-profilaktyczne i wzmocnienie wychowawczej roli szkoły, kompetencje kluczowe w nauczaniu. I ostatnia informacja to są nasze święta i iluminacja, której montaż zakończył się dzisiaj. Dzisiaj w naszym parku pojawiły się ostatnie elementy. Wczoraj pojawił się taki pokaźnej wielkości napis. Chcę powiedzieć, że na te łącznie wydaliśmy około 100 tysięcy złotych na zakup nowych elementów i środki te pochodzą z oszczędności. Państwo wiecie, że nie robiliście zmian do budżetu. Udało nam się w ramach oszczędności Wydziału Gospodarki Komunalnej znaleźć na to środki i takie
dobrze, że tak powiem, widoczne elementy, które co więcej od kilkunastu godzin są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców, którzy często sobie robią zdjęcia. Udało się wyeksponować i też mamy taki pomysł, że będziemy chcieli te elementy, jesteśmy właścicielami tych elementów, w kolejnych latach będziemy je starali się rozkładać w różnych częściach miasta, ale nie będę wszystkiego zdradzał dzisiaj. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Nie widzę chętnych, w związku z tym przechodzimy do następnego punktu. Zapytania i wnioski mieszkańców. Również nie widzę chętnych, w związku z tym przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwał i jako pierwsza będzie projekt uchwały zmieniający uchwałę numer 42 przez 390 przez 590 przez 2010 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu. Projekt przedstawi pan dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Marcin Krawiec. Bardzo proszę. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę numer 42 przez 590 przez 2010 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy w załączniku do uchwały nr 42 przez 590 przez 2010 Rady Miejskiej w Gostyniu dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wprowadza się następującą zmianę. Paragraf czwarty otrzymuje brzmienie: siedzibą zakładu jest Gostyń, ulica Natkania 107. Paragraf drugi: wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gostynia. Paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 34 przez 439 przez 17 zmieniającej uchwałę numer 42 przez 590 przez 2010 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden głosów za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok. Projekt przedstawi pani skarbnik gminy, pani Hanna Marcinkowska. Bardzo proszę. Projekt uchwały nie był przedstawiony na komisjach, w związku z tym postaram się w tej chwili przybliżyć proponowane zmiany. Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia subwencji o 110 tysięcy. Dalej ponadplanowe dochody w Urzędzie Miejskim z tytułu między innymi podatku od środków transportowych, udziału w podatku CIT, opłaty targowej, różnych dochodów, odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, jak również odsetek bankowych. Proponowane zmiany również w planie dochodów dotyczą zmian w poszczególnych jednostkach gminy i między innymi w Szkole Podstawowej w Sikorzynie, w Siemowie, w Kunowie, w Szkole Podstawowej 3, 5, 1 i OPS-ie. I to są zwiększenia z tytułu dodatkowych dochodów
bądź też widzę tutaj w szkole 3 zmniejszenie z tytułu odsetek bankowych. Od punktu 10 rozpoczynają się zmniejszenia dochodów w przedszkolach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. I jeśli chodzi o te wartości z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, zmniejszenie dotyczy zarówno dochodów, jak i wydatków, bo przypominam, że są to środki, które wpłacają rodzice. Tak więc jeżeli dziecko nie chodziło, rodzic nie płacił, tym samym przedszkole nie wydało. Zmniejszenie również 200 tysięcy to są środki, które do tej pory przewidziane były na ten rok. Chodzi o dofinansowanie na modernizację stadionu. Został już podpisany aneks i ta część środków wpłynie w 2018 roku. W związku z tym to zmniejszenie tutaj się pojawia. Zmniejszenie dochodów OSIR-ze, wpływy z różnych dochodów i ja już tutaj nadmienię, że chodzi o dochody z tytułu podatku VAT, w związku z tym, że od 2017 roku jesteśmy scentralizowani zgodnie z przepisami prawa. Środki z tytułu zwrotu VAT-u z lat ubiegłych nie wpływają już bezpośrednio do jednostki, tylko wpływają do urzędu i stąd to zmniejszenie. Podczas planowania budżetu na 2017 rok tak naprawdę nie wiedzieliśmy jeszcze, jak to się poukłada. I stąd tutaj ta zmiana. Kolejne zmniejszenia dotyczą dochodów w domu dziennego pobytu, w szkole Sikorzynie, szkole 5 i szkole 2. W sumie dochody ulegają zwiększeniu o 8417 zł i 41 groszy. Proponowane zmiany w planie wydatków i teraz pierwsza część to zwiększenia wydatków w szkole podstawowej w Daleszynie i w wydziale organizacyjnym. Chodzi o realizację projektu. Przy czym tutaj w punkcie drugim jest zwiększenie, natomiast dalej będą Państwo widzieć, że pojawiają się zmniejszenia, ponieważ my mieliśmy część środków zaplanowanych na realizację tego projektu. Tak więc należałoby to połączyć tak naprawdę, żeby uzyskać ten wynik, efekt końcowy. I zmniejszenia wydatków w przedszkolach z tytułu zakupu środków żywności, czyli to, co już mówiłam wcześniej. Oprócz tego w szkole podstawowej w Goli i w OSIR-ze. W OSIR-ze zmniejszenie wydatków, ponieważ w tym roku nie zostaną wydane pieniądze, które były zaplanowane na modernizację stadionu przysportowej, stąd to zmniejszenie. I ostatnia część przeniesień środków dotyczy zmian w planach finansowych poszczególnych jednostek wydziałów pomiędzy paragrafami i zadaniami. I podsumowując, tak jak mówiłam wcześniej, dochody zwiększają się o 8417 zł, wydatki zmniejszają się o 841 tysięcy. W sumie mamy nadwyżka się zwiększa o 849 544 zł. To wszystko? Bardzo proszę. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przypominam, że głosowanie jest jawne, imienne. Każdy otrzymał kartę do głosowania. I przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 34 przez 440 przez 17 zmieniające uchwałę budżetową na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta.
Przechodzimy do następnego projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Gostyń na lata 2017-2024. Bardzo proszę panią skarbnik. W załączniku 1 zostały przedstawione zmiany w prognozie na 2017 rok wynikające z przed chwilą tutaj omawianych zmian w uchwale budżetowej. Ponadto przedstawiono również zmiany na 2018 rok i one związane są z wprowadzeniem do zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków środków na realizację projektu podniesienie i usługi cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego, a także zostały zwiększone w 2018 roku środki o 200 tysięcy dotyczące modernizacji stadionu. Tak? W załączniku numer 2 dokonano zmian na przedsięwzięciach modernizacja stadionu przysportowej, zmniejszenie o 680 tysięcy, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z terenu gminy Gostyń 30 tysięcy i podniesienie jakości i usługi cyfrowej dostępności, zmniejszenie na 2017 rok o 55 240 zł. W 2018 roku z kolei nastąpiło zwiększenie środków na realizację projektu podniesienia jakości i usług o 731 410 zł i 27 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 34/441/17 zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Gostyń na lata 2017-2024? Proszę o podniesienie ręki. Głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. O przedstawienie projektu budżetu proszę pana burmistrza Jerzego Kulaka. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zanim zacznę prezentować poszczególne liczby, chciałbym powiedzieć takich kilka słów wstępu, bo przed chwilą państwo podjęliście uchwały, które można by powiedzieć kończą finansowo, kończą rok 2017 i tak pani skarbnik przedstawiła to bardzo rzeczowo, ale ja jestem też trochę politykiem i chcę tak od strony politycznej trochę to przedstawić, że nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zakończyliśmy rok 2017 nadwyżką finansową o wartości 3 800 000 zł. Za czasów, gdy ja pojawiam się na tej sali, a jest to rok 2006, gdy zostałem radnym i siedziałem tu, gdzie kolega Juskowiak, taka sytuacja to nie było nawet marzenie. To w ogóle nikt nie brał pod uwagę, że gmina może zakończyć rok nadwyżką blisko 4 milionów złotych. Dzisiaj podejmujemy tą decyzję tak trochę automatycznie, lekko, a ja jednak chcę powiedzieć, że ja się ogromnie z tego cieszę, bo to pokazuje też, w którym miejscu jesteśmy. Spokój, z jakim mamy do czynienia podczas sesji budżetowej, ona trwa już pół godziny, a już wszyscy widzimy, że agresja, emocje, to wszystko to już jest historia na tej sali, tak? Raczej podchodzimy do tego z uśmiechem, kończymy rok nadwyżką i to jest celowy wstęp do budżetu na rok 2018 i to jest chyba ten moment, kiedy powinienem zacząć mówić o tym kolejnym roku, ale zależało mi na tym, żeby podkreślić to, z jakiego momentu startujemy. I teraz przechodzę już do naszych planów na rok 2018, które są konsekwencją dotychczasowej naszej polityki finansowej. Szanowni państwo, będzie trochę
nie chcę powiedzieć nudno, ale jednak to powtarza się co roku. To są liczby, które muszę przedstawić i chcę przedstawić, ale na końcu też pozwolę sobie zabrać jeszcze głos tak bardziej w charakterze opisowym. A więc tak, nasz budżet to dochody w wysokości 111 milionów złotych i wydatki na poziomie 112 milionów 100 tysięcy złotych. Tutaj też, gdy spojrzymy na tendencję tych ostatnich 10 lat, no to są to pieniądze, o jakich mój poprzednik, państwa poprzedniczki i poprzednicy nie mogli nawet marzyć. Jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, że dysponujemy tak dużym budżetem. Te pieniądze pochodzą przede wszystkim z podatku PIT i CIT. My to wyliczyliśmy na poziomie 31 milionów złotych. Tutaj też na chwilę chcę się zatrzymać, że tak dobra sytuacja finansowa gminy jest pochodną dobrej sytuacji w gospodarce. I to trzeba też jasno powiedzieć, tak? Bo oprócz naszych zabiegów o środki zewnętrzne, to zdecydowana większość pieniędzy w naszym budżecie to jest część wypracowanych przez naszych mieszkańców podatków. Dotacje z budżetu państwa to ponad 27 milionów złotych, a zaplanowane subwencje to ponad 19 milionów złotych. Kredyt. I tutaj celowo poprosiłem o dwie liczby, czyli o to, ile zamierzamy pożyczyć w roku 2018 i jest to kwota 3 milionów 600 tysięcy złotych, a ile zamierzamy spłacić, to jest kwota 3 milionów 900 tysięcy złotych. Ja państwu powiem, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem te kwoty nie zostaną zrealizowane. A mówię o tym dlatego, zobaczymy. Ja na bazie moich doświadczeń w tej kadencji z dużą dozą prawdopodobieństwa mówię, że te kwoty raczej nie będą się zgadzać. One będą korzystniejsze, jeszcze bardziej korzystne i najprawdopodobniej i takie będą moje ruchy finansowe skierowane do państwa. W połowie roku będziemy chcieli spłacić albo większą kwotę, albo mniejszą pożyczyć. Przez ostatnie dwa lata nie pożyczyliśmy ani jednej złotówki, a spłaciliśmy około 10 milionów złotych. Tak? Sytuacja finansowa gminy, jeżeli chodzi o zadłużenie, jest najlepsza od 10 lat. Myślę, że mogę się pomylić o jeden rok. I ja powiem państwu więcej, ja mówiłem to na spotkaniu z radnym, ja mam takie założenie, że będziemy chcieli spłacić kredyt w całości w następnych latach. Doprowadzić do tego, że gmina nie będzie zadłużona wcale, a nie zatrzymamy ważnych dla nas inwestycji. Co więcej, gdy doprowadzimy do takiego momentu, że zadłużenie Gostynia będzie wynosić 0 zł, to będę proponował wszystkim siłom politycznym takie porozumienie, żeby w kolejnych latach, jeżeli będziemy chcieli naszą gminę zadłużać, to żeby wszystkie ugrupowania polityczne się na to godziły. To będzie dżentelmeńska umowa, ale to, do czego udało się doprowadzić na tej sali, czyli pokonanie tej agresji, tych emocji, jeżeli uda nam się w dalszym ciągu kontynuować te prace, to myślę, że to mogłaby być taka umowa społeczna w Gostyniu, że my się nie boimy kredytów, bo kredyty nie są złe. Kredyty pomagają w rozwoju, tak? Ale chciałbym, żebyśmy zaciągali te kredyty po rozumieniu wszystkich ugrupowań politycznych. No oczywiście najpierw musimy doprowadzić do spłaty, a mamy jeszcze około 13 milionów złotych. Mój plan mówi o tym, że chciałbym, żeby Gostyń spłacił to w ciągu 2-3 lat. Maksymalnie 4. I to jest możliwe, panie Hanie, tak? Oby. Dobra, to lecimy dalej. Na co wydajemy pieniądze? Mówiliśmy o dochodach, a teraz powiem chwilę o wydatkach. I tutaj jest informacja, nie chcę powiedzieć smutna, ale to nas trochę niepokoi, że koszty związane z oświatą i edukacją mocno w ostatnich latach wzrastają. W tym budżecie zabezpieczamy blisko 42 miliony złotych. I znowu, my podjęliśmy takie decyzje, że nie zamierzamy obniżać jakości naszej oświaty, tak? Niestety to nas kosztuje coraz więcej. Będziemy wspólnie pracować nad tym, żeby w kolejnych latach tą tendencję co najmniej zatrzymać, bo to mogłoby stać się niebezpieczne, gdyby jeszcze przez powiedzmy najbliższe 5-10 lat ta sytuacja się nie zmieniła. Chcemy utrzymać dotychczasową siatkę szkół, tak? Ale musimy robić wszystko, by w niektórych szkołach, szczególnie wiejskich, pojawiło się więcej dzieci. Mówiliśmy o tym na spotkaniu roboczym. Są pewne pomysły. Tu na pewno tego nie zmienimy w takiej skali z rok do roku, ale w dłuższej perspektywie na pewno powinniśmy o tym myśleć. Dużym naszym zadaniem to pomoc społeczna.
To jest kwota ponad 32 milionów złotych. Oczywiście wprowadzenie rządowego programu 500+ podwyższyło skokowo pieniądze związane z pomocą społeczną, ale też gdy analizowaliśmy inne wydatki związane z tą dziedziną, można przyjąć taką tezę, że społeczeństwo Gostynia jest coraz bogatsze, w mniejszym stopniu korzysta z pomocy społecznej, co jest informacją, myślę, że dobrą. I znowu tą tendencję będziemy chcieli utrzymać. No i zadania inwestycyjne, to często w tych sesjach budżetowych to jest taki główny punkt, oś sporu. W tym roku planujemy wydać 15 milionów złotych, ale tutaj tak jak w przypadku budżetu, ja jestem pewny, że ta kwota się zmieni w ciągu roku, bo po prostu będziemy chcieli znaleźć kolejne pieniądze. Już wiemy, że na przykład pojawią się wolne środki związane z nadwyżką, o której mówiłem, tak? I będziemy planować kolejne inwestycje. Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to na pewno ta kwota wzrośnie, mimo że ona wcale nie jest niska, bo gdy spojrzymy na projekt budżetu i na tą salę rok wcześniej, to była ta kwota nieco mniejsza. Czyli też tendencja, bo tu często będę powtarzał to słowo, tendencja w przypadku budżetów i wieloletnich prognoz finansowych jest niezwykle ważna. Jest to dobra tendencja i tą też będziemy chcieli utrzymać. Lecimy dalej. Wydajemy na MGOPS 29,5 miliona złotych. Środowiskowy dom 728 tysięcy złotych. Dom dziennego pobytu 405 tysięcy złotych. Na jednym slajdzie pokazaliśmy szeroko rozumianą pomoc społeczną i tutaj nasze zamierzenia związane m.in. z rozbudową budynku, one mogą spowodować, że generalnie wydatki wzrosną w tej dziedzinie, ale na pewno skokowo zmieni się oferta skierowana do mieszkańców i to właśnie oferta przede wszystkim skierowana do seniorów. Mówiliśmy o tym i tutaj te nasze plany są w dalszym ciągu aktualne. Jeżeli chodzi o inwestycje, to jeżeli brać pod uwagę liczbę inwestycji, no to bywały lata, że w projekcie budżetu liczba inwestycji była większa, to na pewno, tak? Ale jeżeli chodzi o charakter inwestycji, to stawiam tezę, że jest to budżet, w którym zawiera się mała liczba dużych inwestycji. Jest to związane z tym, że przyjęliśmy takie założenia, że w pierwszej kolejności chcemy doprowadzić do realizacji tych inwestycji, gdzie jest dofinansowanie zewnętrzne albo jest to kontynuacja wcześniejszych decyzji. Dofinansowanie unijne na kanalizację sanitarną w Kosowie i kwota 1 200 000 złotych, która jest potrzebna na wkład własny. Tu Państwo widzicie połowę tej kwoty, to jest ta część pieniędzy, która znalazła się w budżecie. Druga część, taka sama, znalazła się w budżecie naszej spółki, czyli ZWIK-u. Czyli tak naprawdę udało nam się zabezpieczyć pełną kwotę i kanalizacja w Kosowie powstanie w przyszłym roku. No, rozbudowa szkoły podstawowej numer 1. 4 miliony złotych, które zabezpieczamy w wydatkach. No i kilka milionów, które udało się pozyskać również ze środków unijnych, które mamy wpisane po stronie dochodów. Cel jest taki, żeby zdążyć do września. No, wszystko wskazuje na to, że zdążymy. Taki jest nasz cel. Wprowadzimy szkołę podstawową numer 1 w XXI wiek i już dzisiaj myślimy o kolejnej szkole, bo warunki lokalowe będą najgorsze po wybudowaniu tej szkoły w Piątce. I tutaj już myślimy o tym. Pewnie w tym roku inwestycyjnie nie zrobimy tam wiele, ale musimy po prostu myśleć o przyszłości. Budżet to nie jest tylko plan na kolejne 12 miesięcy. To musi być myślenie też o kolejnych latach. Modernizacja stadionu. To jest temat częściowo kontrowersyjny w niektórych środowiskach, ale uznaliśmy, że skoro jest dofinansowanie zewnętrzne rzędu 2 milionów złotych, to chcemy zrealizować projekt warty łącznie 7 milionów złotych. Ja jestem gorącym zwolennikiem tej modernizacji. Wiem, jak wiele osób będzie korzystało z tych obiektów. W roku 2018 powstanie bieżnia, a w roku 2019 powstanie boisko. Boisko ze sztuczną nawierzchnią. Rozmawialiśmy, ta rozmowa była dosyć nawet ostra, ale dobrze, że takie rozmowy odbywają się, merytoryczne rozmowy, ostre. Ja przychylam się do tego, że będę Państwa namawiał, jeżeli oczywiście środki finansowe na to pozwolą, żeby jednak zbudować zadoszone boisko. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to będzie boisko nieogrzewane, tak został przygotowany projekt, a ja chcę wybudować taki obiekt, z którego młodzi sportowcy będą mogli korzystać przez cały rok. I jest to też związane z tym, że chcemy do tego połączyć nasze instytucje.
oraz być może prywatnego przedsiębiorcę. Mam tutaj na myśli nasz basen, który na pewno może rozwinąć swoją działalność, i hotel Podleśna, który być może z wykorzystaniem prywatnego przedsiębiorcy też dojdzie do jego rozbudowy i będzie działał na zupełnie nowych warunkach. Do tego jest potrzebne zadaszone boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dzisiaj mamy środki zewnętrzne na odkryte boisko i to też chcę, żebyśmy wiedzieli, w którym jesteśmy w momencie, a o czym myślimy w kolejnych latach. Punktem kluczowym, jeżeli chodzi o to zadaszenie, będzie przetarg na budowę bieżni, bo kosztorysowo ta bieżnia jest warta 4 miliony złotych i my zakładamy, że po przetargu ta kwota zmniejszy się o 20 kilka procent. Gdyby tak było, to będę miał środki na, powiem w dużym skrócie, na dołożenie na tą część piłkarską. I taka będzie też moja propozycja w Państwa stronę. Będziemy budować parking przy ulicy Mostowej. Jest to parking z drogą wyjazdową z osiedla 700-lecia i choć częściowe, ale w moim rozumowaniu to duże rozwiązanie problemu parkowania przy przedszkolu numer 5, numer 7 i w tej części osiedla tam w okolicach bloku numer bodajże 9. Pojawiają się głosy niektórych mieszkańców, którzy mają inne zdanie na ten temat, ale odbyły się kilka spotkań i jestem zdeterminowany, żeby wykonać te prace. Co więcej, zależy mi na czasie, bo sygnały, które do mnie docierają, co dzieje się w okolicach Brzezinki w godzinach porannych i w godzinach odbioru dzieci z przedszkola, są przerażające. Wiem też, że policja każe osoby, które zostawiają samochody, bo nie mają innego wyboru, za blisko skrzyżowania. No musimy zareagować i ten parking ma pomóc rozwiązać tą sytuację. Ścieżka rowerowa do Kunowa. 1 250 000 zł, w tym jest 250 000 zł na wykupy gruntów. Tu może być problem, ja wskazywałem, że tam jest kwestia nieuregulowanego spadku i mam nadzieję, że to się uda rozwiązać w roku 2018. Jeżeli uda się to rozwiązać, wybudujemy ścieżkę. Pan radny Maciejewski zgłaszał taki pomysł, żeby również ten przejazd przez rzekę włączyć w ramach przetargu. I będziemy chcieli to zrobić tak, żeby ogłosić przetarg na całość. Co do finansowej kwestii, zobaczymy, czy rozłożymy to też na rok 2019, czy może uda się to wszystko zrobić i zapłacić za to w roku 2018 i będziemy mogli powiedzieć, że to, co sobie założyliśmy kilka lat temu, zostało wybudowane. Jedynym problemem jest kwestia tej jednej działki, gdzie jest sprawa spadkowa, niezależna od nas. No będziemy musieli poczekać, że ona się zakończy. 1,5 miliona złotych to są środki, które zamierzamy przeznaczyć na wsparcie powiatu gostyńskiego, czyli na budowę drogi przez Golę. Do Czajkowa został złożony wniosek o dofinansowanie zewnętrzne. Wniosek został oceniony pozytywnie, ale jest na miejscu, które dzisiaj nie gwarantuje pozyskania środków zewnętrznych. Ustaliliśmy wszyscy razem, że te środki znajdą się w budżecie i uważam, że one powinny się znaleźć, skoro były takie uzgodnienia, a czy one zostaną wydane na to zadanie, czy na jaki zakres zostaną wydane, będziemy rozmawiać pewnie w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Remont kamienicy 1 maja. Mamy kwotę 1 000 000 zł. Łącznie remont, o którym byśmy marzyli, jest wyceniony około 5-6 milionów złotych i staramy się o środki zewnętrzne. Milion to jest wkład własny, gdyby udało się pozyskać środki europejskie na rewitalizację. Jeśli się nie uda tego zrobić, tak jak mówiłem Państwu, zmienimy zakres prac, wykonamy prace zdecydowanie okrojone. Nie będziemy chcieli wykorzystywać piwnicy, nie będziemy chcieli wykorzystywać poddasza. Wyremontujemy parter i pierwsze piętro i myślę, że będziemy w stanie to zrobić za kwotę o połowę mniejszą niż obecny kosztorys. Czyli ten 1 000 000 zł pozwoli nam na rozpoczęcie tych prac w przyszłym roku. Remont przejazdu kolejowego. Wszyscy wiemy, że już praktycznie udało nam się pokonać problem przejazdów kolejowych. Jest jeszcze ta przejazd na Lipowej i wszystko wskazuje na to, że rozwiążemy go w przyszłym roku. Kilka mniejszych zadań, pozwolicie Państwo, że przyspieszę, czyli budowa takiego, zamysł jest taki, żeby to był
duży plac zabaw na osiedlu Głogówko. Mamy na to 150 tysięcy złotych. Są głosy takie, aby te środki wykorzystać na dwa place zabaw i wykonać mniejszy zakres. Ja zawsze uważam, że to mieszkańcy powinni zdecydować, więc pewnie dojdzie do spotkania z radą osiedla. Zaprosimy mieszkańców. Jak zdecydują, tak będzie. Mamy 150 tysięcy złotych, bo obiecaliśmy, że takie pieniądze będą. Podchodzimy do adaptacji świetlicy na Brzeziu na przedszkole. Mamy na to 50 tysięcy złotych. Zamierzamy pobudować przedszkole na osiedlu Pożegowo. Mamy 130 tysięcy złotych i w najbliższych miesiącach zakończymy prace dokumentacyjne. I mój cel jest taki, żeby w roku 2018 przy zmianach do budżetu i wykorzystaniu wolnych środków już zabezpieczyć kwotę, no już pewnie kilku milionów złotych, najprawdopodobniej około 2-3, na rozpoczęcie budowy tego przedszkola na Pożegowie. I zaadaptujemy pomieszczenia szkoły muzycznej na przedszkole i na to też mamy 50 tysięcy złotych. I ostatni slajd. I teraz trochę jeszcze od siebie. Szanowni Państwo, często jest tak, że obserwuję różne samorządy i moment przedstawiania budżetu i mam taką tezę, że im więcej pojawia się przymiotników, tym tak naprawdę ten budżet jest słabszy. Bo budżet musi się sam obronić. To nie chodzi o to, żeby chwalić się, że budżet jest dobry, odpowiedzialny, proinwestycyjny, rozwojowy, etc., etc. Nasz budżet broni się sam. Nasza polityka finansowa doprowadziła do tego, że rok 2017, tak jak powiedziałem na początku, jest rokiem przełomowym. Zakończyliśmy rok nadwyżką blisko 4 milionów złotych i proponuję Państwu budżet, który jest konsekwencją tych wcześniejszych działań. Nie chcę planować inwestycji poprzez zwiększanie zadłużenia. Raczej mam cel odwrotny. Uważam, że powinniśmy zredukować zadłużenie Gostynia do zera, tak? Ale realizować te inwestycje, na które nas stać. I dlatego przedstawiłem Państwu zrównoważony budżet, który proszę oczywiście o dyskusję, ale też odbywały się rozmowy na ten temat i czuję taką przychylność z Państwa strony. I wierzę, że w dalszym ciągu będziemy utrzymywali tendencję zrównoważonego rozwoju w Gostyniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Przejdziemy do następnego punktu. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Przedstawi pani skarbnik, bardzo proszę. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 12 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Gostyń na 2018 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach przewodniczący Zdzisław Drozd, członkowie Beata Rodewald-Łaszkowska i Danuta Szczepańska, działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wyrażał przedłożonym przez burmistrza projekcie uchwały budżetowej gminy Gostyń na 2018 rok opinię pozytywną z uwagami. Burmistrz Gostynia przedstawił projekt uchwały celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do projektu uchwały oraz materiały informacyjne. Projekt uchwały budżetowej spełnia wymagania uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku, a także określonej w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Poczynione przez skład orzekający ustalenia wskazują, że opracowany projekt budżetu przewiduje dochody w kwocie 111 035 863,57 zł. Wydatki w kwocie 112 152 217,46 zł. Proponowane w projekcie dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 10 272 828,54 zł. Zatem zostaje spełniony wymóg wynikający z ustawy o finansach publicznych. Według założeń budżet gminy ma być budżetem niezrównoważonym, zakładającym deficyt w kwocie 1 116 353,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. Projekt przewiduje przychody budżetu w wysokości 5 016 353,89 zł, rozchody w kwocie 3
900 tysięcy z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek, co znajduje odzwierciedlenie w załączniku do projektu uchwały. Z bilansu z 2016 rok wynika, że gmina posiada wolne środki w wysokości 6 176 256,89 zł, z czego w budżecie 2017 roku zaangażowano kwotę 4 747 379 zł. Teoretycznie zatem do dyspozycji pozostaje kwota 1 428 877 zł 89 groszy. Skład orzekający czyni uwagę i wskazuje, że przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli wolnych środków, wynikają z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W projekcie budżetu zaplanowano wolne środki w pełnej kwocie, będącej w dyspozycji jednostki. Ostateczną wysokość wolnych środków można stwierdzić dopiero po zakończeniu roku budżetowego i zamknięciu oraz rozliczeniu ksiąg rachunkowych. Wobec powyższego występuje konieczność monitorowania wykonania dochodów i wydatków budżetu 2017 roku. W ocenie składu orzekającego projekt budżetu po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych. Z analizy przedłożonych materiałów wynika, że zaplanowano kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wielkościach ustalonych przez ministra finansów. Planowane z budżetu państwa dotacje celowe zostały ujęte prawidłowo, tak po stronie dochodów, jak i kierunków ich przeznaczenia. W ramach planowanych wydatków zabezpieczono realizację zadań własnych gminy. W dochodach w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdziale przedszkola i rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W paragrafie 230 przyjęto planowane kwoty dotacji pomimo braku zawiadomienia dysponenta o wysokości dotacji. W uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawiono sposób wyliczenia kwoty dotacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Projekt uchwały przewiduje wydatki w paragrafie 2710, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Skład przypomina, że przed udzieleniem pomocy z budżetu wymagane podjęcie jest przez Radę odrębnej uchwały w tym zakresie. W projekcie budżetu zostały utworzone rezerwy ogólna, celowa, a także na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, których kwoty mieszczą się w wielkościach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz ustawy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, która mieści się w wielkościach określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Zdaniem składu orzekającego szczegółowość projektowanego budżetu wyrażone w projekcie uchwały zapisy spełniają wymóg ustawy o finansach publicznych. Zawarte upoważnienia są zgodne z ustawą o samorządzie, z ustawą o finansach publicznych i nie budzą zastrzeżeń. Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny, wewnętrznie spójny. I ostatnia część, skład orzekający wskazuje na uchybienia, których myślę, że nie będę odczytywać. Dodam, że te wskazówki zostały przy autopoprawce, która dzisiaj do państwa trafiła, uwzględnione. Chciałabym tylko odnieść się jeszcze do tej uwagi dotyczącej tutaj wolnych środków. Ja przypomnę, że skład orzekający oceniał projekt budżetu w odniesieniu do danych z 2017 roku na 15, według stanu na dzień 15 listopada. My w międzyczasie poczyniliśmy zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok. I przypomnę, że kwota wolnych środków już nie wynosi 1 400 000, wynosi ponad 4 miliony. W związku z tym myślę, że znaczy ja jestem spokojna i nie ma potrzeby jakby monitorowania, jeśli chodzi o tą kwestię planowanych wolnych środków, na pewno w tej wysokości, w jakiej zostały one zaproponowane do projektu uchwały na 2018 rok, na pewno w tej wysokości co najmniej zostaną wykonane. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu przedstawienie opinii komisji stałych. Jako pierwszą komisję proszę Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Proszę pana przewodniczącego, pana Jędrzeja Kędziorę, o przedstawienie opinii tej komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, głosami 3 za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, pana Pawła Koncewicza, o przedstawienie opinii komisji. Szanowni państwo, komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, głosami 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymującymi się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, pana Andrzeja Rogalę, o przedstawienie opinii komisji. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, głosami 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Andrzeja Czupryńskiego, o przedstawienie opinii komisji. Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie, 4 głosy za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. I proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania, pana Mikołaja Jackowiaka, o przedstawienie opinii komisji. Szanowni państwo, Komisja Budżetu i Planowania na komisji 5 grudnia zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, głosami 4 za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Przedstawienie stanowiska burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji. Proszę bardzo pana burmistrza o zabranie głosu. Szanowni państwo, ja mam 3 odpowiedzi, ale tak naprawdę to trochę podzieliliśmy i zacznę może od tych wniosków dwóch radnych, bo później mam wniosek komisji i chciałbym na końcu o tym wniosku komisji. Pan Maciej Czajka zwrócił się z wnioskiem, aby środki z budżetu na rok 2018 w kwocie 150 tysięcy złotych przeznaczone na plac zabaw na osiedlu Głogówko rozdzielić na 2 place zabaw na ulicach Matejki oraz ulicy Wiśniowej. Ja formalnie podszedłem do tego wniosku negatywnie, bo w budżecie tego nie rozdzieliłem, ale to co powiedziałem wcześniej, ja uważam, że najlepiej będzie, jak mieszkańcy tej części miasta zdecydują. Czyli czy będą chcieli wydać 150 tysięcy złotych na jeden obiekt, czy w jednej lokalizacji, czy w dwóch, bo inaczej pan Maciej się chce odnieść, to może zostawiam kropkę. To dlaczego się odniosę, panie burmistrzu, bo osiedle Głogówko, osiedle Prawobrzeżne Gosty to są dwa różne osiedla, taka tylko... Osiedle Głogówka to osiedle Głogówka, ale osiedle, Rada Osiedla Prawobrzeżnego Gostynia jest bardzo szeroka, również ma plac zabaw na ulicy Matejki. I tutaj, żeby jak jest sztywne zapisane, potem nie było dyskusji, dlaczego tam dajecie. Okej, ja sobie wyobrażam, kilka lat temu też sobie tak to wyobrażałem, że te place zabaw nie mogą powstawać wszędzie, tak? Tylko żeby wybrać na mapie Gostynia, a już dzisiaj nie tylko, bo też myślimy o terenach wiejskich, ale żeby wybrać w Gostyniu kilka lokalizacji, żeby powstały takie duże obiekty, które ściągają mieszkańców z sąsiednich ulic. I to się udało zrobić. I w dalszym ciągu ma pan rację, że Głogówko, a Prawobrzeżny Gostyń to trochę coś innego, ale wyobrażam sobie to tak, że spotyka się Rada Osiedla Prawobrzeżnego Gostynia i zaprasza zainteresowanych mieszkańców, tak? I to nie ma być formalne jakieś głosowanie. Ja to widzę w formie normalnej dyskusji, chętnie pokażemy, co jest możliwe, a mieszkańcy podejmą decyzję. Myślę, że pan radny będzie zadowolony z tego rozwiązania. Drugi wniosek radnego. Pan Marcin Maciejewski zgłosił wniosek o wybudowanie w 2018 roku całej ścieżki rowerowej do Kunowa, a łącznie z tym przejazdem przez rzekę. Jeśli przekroczy to możliwości finansowe gminy, to rozważyć opcję odroczenia części płatności w roku 2019. To jest, że tak powiem, rozwiązanie awaryjne, gdyby nam nie starczyło środków na rok 2018. Czyli znowu jest niby negatywna odpowiedź, ale tak naprawdę to jest rozwiązanie bardzo dobre, którym będziemy chcieli się posiłkować, gdybyśmy nie znaleźli możliwości w przyszłym roku. Ale wierzę, że to się znajdzie, proszę bardzo. Czyli mogę przyjąć do wiadomości, że ścieżka, gmina dołoży wszelkich starań, aby ścieżka była zrobiona już do końca, w przyszłym roku, tak. Do samego Kunowa. Tak, dokładnie tak. Dziękuję. No i ostatni wniosek, to jest duży wniosek i tutaj wniosek przegłosowany przez komisję, czyli to już nie wniosek pojedynczych radnych. Komisja Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska wypracowała wniosek o pobudowanie remizy w Kosowie za kwotę 1 200 000 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Daleszynie i na to zamierza się przeznaczyć 150 000 zł.
Komisja zaproponowała, by resztę pieniędzy przeznaczyć do rezerwy celowej. Pieniądze będą pochodzić, czy mają pochodzić, z dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych. To jest budowa drogi powiatowej od drogi krajowej w Goli do drogi powiatowej w Czajkowie. I tutaj na ten wniosek również został rozpatrzony negatywnie z tego powodu, że były ustalenia pomiędzy gminą a powiatem. To nie jest tak, jak było wcześniej, że jednej stronie wydawało się, że były ustalenia. Udało mi się doprowadzić do tego, że wszyscy wzięliśmy udział w ustaleniu, że zabezpieczamy określoną kwotę pieniędzy na określone zadanie i chcę tego słowa dotrzymać. Zawsze dotrzymuję słowa. Tak? I chcę te pieniądze zabezpieczyć. Ja wierzę gorąco, że to zadanie może być zrealizowane, jeśli nie w całości, to chociaż w okrojonej wersji. I teraz, to na co Państwo chcieliście przeznaczyć te pieniądze, tak? Ja również chcę doprowadzić do budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie. Co więcej, doprowadziłem do tego, że mamy już dzisiaj grunt, który jest naszą własnością, czego nie mieliśmy przez lata i mamy dokumentację, czyli wiemy, jak to będzie wyglądać i mniej więcej, ile to będzie kosztowało. Mój pomysł, myślę, że mogę powiedzieć też większości radnych, no bo przecież o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, jest taki, aby to zadanie rozłożyć na 2 lata, bo nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a obciążanie budżetu kwotą 1 200 000 zł w jednym roku, no nie ukrywajmy, jest trochę problematyczne, tak? Dlatego i to będę chciał zrobić i myślę, że to po części pewnie wnioskodawców może zadowolić, jest to, żeby znaleźć z wolnych środków połowę tej kwoty i rozpocząć budowę jeszcze w tym roku, ale jednak zakończyć ją w przyszłym roku i finansowanie rozłożyć na 2 lata. Być może okaże się, że nawet zrealizuje w ciągu roku Państwa wniosek. Zobaczymy, co powiat będzie chciał zrobić z drogą w Goli. Tak? Być może zmniejszymy zakres i nawet okaże się, że zrealizujemy ten wniosek, ale jednak dzisiaj, gdybym się na to zgodził, to musiałbym złamać dane słowo, a tego robić nie chcę. Jeżeli chodzi o Daleszyn, tu jest większy problem, ponieważ ja uważam, że skierowanie środków na dokumentację to jest tak naprawdę decyzja o rozpoczęciu budowy. I to dzisiaj nie jest decyzja o skierowaniu 150 tysięcy złotych na dokumentację, tylko jesteśmy przed decyzją, czy chcemy wydać kilka milionów złotych na budowę sali gimnastycznej w Daleszynie. Ja powiem więcej, to jest decyzja, czy chcemy wydać kilkanaście milionów złotych na budowę kilku takich obiektów na terenach wiejskich. I tu mam duży dylemat i wiem też, że radni no również mają dylemat, rozmawiałem o tym między innymi godzinę temu u mnie w gabinecie, bo musimy się wspólnie zastanowić. Sytuacja finansowa jest taka, że jeżeli Państwo będziecie tego chcieli, to ja to znajdę w najbliższych latach, ale musimy się zastanowić, czy to jest racjonalny wydatek, czy chcemy budować kilka hal sportowych na terenach wiejskich. Ja mam tutaj duże zastrzeżenia, ale oczywiście jestem otwarty do dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Przedstawienie autopoprawki. Bardzo proszę panią skarbnik. Autopoprawka do uchwały budżetowej na 2018 rok. Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 200 tysięcy środków z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację stadionu, a także zwiększenie dochodów o ponad 670 tysięcy z tytułu dotacji, jaką mamy otrzymać na realizację projektu podniesienie jakości usług. Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia środków na realizację podniesienie jakości usług, czyli to jest konsekwencja wprowadzonych zmian po stronie dochodów. Wprowadzenie 150 tysięcy na przebudowę domu dziennego pobytu i budynku po telewizji kablowej. Wspominałam o tym na komisjach, że tu mieliśmy nieścisłość pomiędzy WPF-em a złożonym projektem uchwały budżetowej. I 50 tysięcy zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zmniejszenie wydatków dotyczy podniesienia jakości usług. Tutaj tak naprawdę te zmiany są związane z tym, że w związku z tym, że mamy to dofinansowanie, wychodzimy z czwartych cyfr w paragrafach z cyfry 0 na cyfrę 7. Także ma to związek taki czysto kosmetyczny w celu prawidłowej realizacji
zapisów w uchwale budżetowej. Tak więc dochody i wydatki zwiększą się o 870, prawie 6 tysięcy. I ostatnią częścią są przeniesienia środków w ramach złożonego już projektu uchwały budżetowej w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych oraz Szkole Podstawowej w Daleszynie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Dyskusja nad projektem oraz autopoprawką i wnioskami komisji. Bardzo proszę. Pan radny Czajka, bardzo proszę. Panie burmistrzu, składałem wniosek do pana, jak co roku, dotyczący kilka inwestycji. Dziękuję, kilka inwestycji znalazło się w budżecie, jednakże nie byłem na spotkaniu radnych w słynne czwartki nasze i chciałbym zapytać, ponieważ mieszkańcy też oczekują remonty ulicy Helsztyńskiego. Wiemy, że trwa rozbudowa szkoły numer 1 i moje pytanie, czy ewentualnie ze środków, wolnych środków w 2018 roku, po ukończeniu remontu i rozbudowy szkoły numer 1, czy ta droga w końcu doczeka się remontu i poprawi się życie naszych mieszkańców, jeśli chodzi o poruszanie się w centrum miasta. Moje kolejne pytanie. Nie otrzymałem informacji na komisji przy uchwalaniu budżetu, przy dyskusji, ponieważ w tym roku kończy się termin ważności pozwolenia na budowę drogi łączącej łącznik ulicy Jana Pawła II z ulicą Helsztyńskiego. Mamy w WPF informację, że to zadanie zostaje wykreślone, ponieważ pojawiły się nowe koncepcje zagospodarowania terenu. Mi bardziej chodzi o wyjaśnienie, jakie są te nowe koncepcje zagospodarowania terenu. No, pan mówił burmistrz o oszczędności, mamy projekt, którego pieniądze przepadną. I ostatnie moje pytanie, bardziej może do dyrektora Krawca. Jakiś czas temu dyskutowaliśmy na temat sytuacji Zakładu Gospodarki Komunalnej. Był też artykuł w lokalnej prasie, że Zakład Gospodarki Komunalnej myśli o rozbudowaniu placu targowego. Tutaj cytuję, miały być zapytania ofertowe co do zadaszenia obiektu, do zapoznania boksów. Dyrektor mówił, że wstępne koncepcja ma być gotowa do końca sierpnia, a wtedy też prawdopodobnie zostanie oficjalnie zaprezentowana i jeśli nic nie stałoby na przeszkodzie, przebudowa miałaby ruszyć w przyszłym roku. Chciałbym zapytać, jak wygląda ten element, jeśli chodzi o infrastrukturę, o też naszych mieszkańców, jeśli chodzi o rok 2018, czy taka rozbudowa, czy zmiana wizualizacji naszego targowiska w roku 2018 będzie wykonana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz, tak? Bardzo proszę. To są trzy bardzo celne pytania, bo tak naprawdę to są rzeczy, które albo chcieliśmy robić, albo chcemy robić. I tak pozwolę sobie krótko o każdej z nich. Remont ulicy Helsztyńskiego na pewno doprowadzimy do tego, że ten remont będzie w najbliższym czasie, ale nie wiem, czy w roku 2018. Bo zakładam, że w najgorszej sytuacji może wydarzyć się tak, że budowa szkoły zakończy się we wrześniu, 1 września. Załóżmy, że wspólnie zdecydujemy, że jednak te inne inwestycje dołożymy do budżetu i nie będziemy chcieli już jesienią remontować, tak, Helsztyńskiego. To jest jakby najgorszy możliwy scenariusz związany akurat z perspektywy remontu tej drogi. No i wtedy w 2019 roku na pewno to robimy. W każdym innym wariancie, który analizuję, to remont Helsztyńskiego znajduje się w roku 2018, czyli budowa szkoły kończy się wcześniej, mamy wolne środki wystarczające na ten remont i po prostu zdążymy to robić latem, no najpóźniej jesienią. Dalszy fragment ulicy Helsztyńskiego to już jest sytuacja skomplikowana, ma pan rację, przygotowaliśmy dokumentację. Jeszcze raz analizowałem, czy chcemy wykonać budowę dokładnie taką, jaka jest w tej dokumentacji i podjąłem decyzję, że jednak chcę to zatrzymać. Jest to, można by powiedzieć, ryzykowne, ale zrobiłem to z pełną świadomością. Pewnie nie każdy zdaje sobie sprawę, że planowaliśmy wybudować drogę nie w osi ulicy Helsztyńskiego, tylko z takim przesunięciem. Nie wydaje mi się to szczęśliwe rozwiązanie. Aby było to szczęśliwe rozwiązanie, gdzieś patrząc na mapę centrum miasta, którą zresztą mam, patrzę na nią codziennie, bo mam powieszoną na ścianę, zastanawiam się, czy nie stworzyć tam jednak jakiegoś ciągu pieszego związanego ze Świętą Górą. Zresztą spotkałem się z radnym tutaj Glurą, gdzie też na ten temat dyskutowaliśmy i ten pomysł, że tak powiem, on się pojawił
Wyszło to podczas takiej luźnej rozmowy, a ja zacząłem zastanawiać się trochę głębiej i on mi się podoba i być może, nie wpuścimy tam ruchu komunikacyjnego, może nie będziemy zabierać przedszkolu, bo to jednak jest związane z zabraniem między innymi gruntu przedszkola. Gdzieś w mojej głowie pojawił się taki temat, a może w centrum miasta powinien pojawić się nowy park? Może byśmy zaplanowali wykorzystanie rzeki Kani i stworzenie tam parku? Można by to połączyć z tym ciągiem pieszym. Tak? W przyszłości już nie znajdziemy w centrum miasta takiego gruntu. Jestem jeszcze przed spotkaniem z moim wydziałem, jeżeli chodzi, bo to wiadomo, własności są kluczowe. Plan zagospodarowania, tak? No mówię, zatrzymałem kwestię tej dokumentacji i chciałem z Państwem przedyskutować. Na pewno nic nie wydarzy się w roku 2018, ale może zaplanujemy na przyszłą kadencję budowę takiego parku w centrum miasta zupełnie nowego. Widzimy efekt remontu placu Karola Marcinkowskiego. No przeszło to najśmielsze oczekiwania. Ten park jest po prostu za mały, tak? Wiosną i latem ten park jest za mały. Może ładny. A może stworzymy drugie takie ładne miejsce? Tak, z wykorzystaniem rzeki? No, rozważymy to. Dlatego z pewną świadomością zatrzymałem ten temat, ale też dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo cenne pytanie, bo tak naprawdę mamy, tak jak Pan powiedział, przygotowaną dokumentację i moglibyśmy rozpocząć prace budowlane. I musimy przypomnieć ostatnie targowisko. Uznałem, że na targowisko... że dzisiaj wstrzymuję temat targowiska, dlatego że pojawiło się dofinansowanie między innymi na stadion, no i to ma pierwszeństwo, ale nie, na pewno nie odrzucamy tego i na pewno będziemy chcieli to zrobić. Gdybym miał podać taki zakres czasowy, zakładam, że stadion skończymy za jakieś 2-3 lata i wtedy pewnie byłaby możliwość, żeby to targowisko było takim kolejnym elementem, który nie ukrywajmy, też nie wykonamy w jednym roku, to jest też kilka milionów złotych, tak? Ale myślę, że w rozłożeniu na 2-3 lata przy wsparciu zewnętrznym byłoby to możliwe, więc tak licząc szybko rok 2020-2022. To są realne daty, kiedy moglibyśmy wprowadzić 21 wiek na naszym targowisku. Nie ma, bo na razie jest ta koncepcja, ona jest dość droga i ja jednak uważam, że ona jest trochę za droga, bo to jest gdzieś rząd wielkości 8 milionów złotych. No właśnie. Zrobiłem podobną minę jak pan radny, jak się o tym dowiedziałem. Ale kwota 2-3 milionów złotych przy budowie też obiektów handlowych, bo można by spróbować podobnie zresztą jak w Śremie, wybudować kilka takich sklepów, które moglibyśmy wynajmować plus zadaszonej części, to już zaczyna być pewnie realne. Poczekajmy, fabryka mebli, za chwilę tam rozpocznie się inwestycja. To wszystko powinno być do siebie dopasowane, więc myślę, że tutaj ten pośpiech jest niewskazany, ale też na pewno to targowisko, chciałbym zainwestować w gostyńskie targowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Dorsz, bardzo proszę. Mam dwie sprawy do przedyskutowania z panem burmistrzem. Jak pan wie, byłem inicjatorem wniosku Komisji Obszarów Wiejskich odnośnie pobudowania remizy i przeznaczenia środków na dokumentację techniczną do pobudowania hali sportowej w Daleszynie. Jak gdyby jestem przedłużeniem woli mieszkańców, którzy wnioskowali już i dawno o tym temacie dyskutowali. Sami mieszkańcy znaleźli w internecie nasz program rozwoju lokalnego, gdzie pan burmistrz przedstawiając to radnym i rada zatwierdzając w 2014 roku wpisaliśmy już w roku 2017 pobudowanie hal sportowych na terenach wiejskich. Jak gdyby patrząc na plan, który sami żeśmy stworzyli, ten wniosek był racjonalny i uzasadniony. Przy bardzo dobrej kondycji budżetu 150 tysięcy, które można by przeznaczyć na tę dokumentację, nie są to środki zbyt duże, a mogłyby nas przygotować do takiej sytuacji, że na przykład ministerstwo ogłosi jakiś plan rozbudowy jakimś tam planem ubiegłych rządzących były orliki. Dzisiaj może sobie ktoś powiedzieć, że będą to hale sportowe na terenach wiejskich. Są to tereny też zamieszkałe przez dzieci gminy Gostyń.
Mamy na tych, w tych szkołach różną obsadę, ale sumując te liczbę tych dzieci, to nie jest ułamek, który by nie zasługiwał na to, żeby też w godziwych warunkach te dzieci lekcje WF-u w nocy, w zimowych warunkach czy w niesprzyjających warunkach przechodziły. Zauważyłem też zmianę podejścia pana burmistrza do rozbudowy stadionu, bo jeszcze na spotkaniu wypadkowym mówił pan, że nie jest pan przekonany do zadaszenia tego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Dzisiaj pan mówi już o takim jak gdyby kompleksowym zadaszeniu tego boiska, które będzie nas kosztować ileś tam kolejnych milionów, nie? Tak się zastanawiam, czy te dzieci będziemy na WF-y tam dowozić ze szkół? To ciekawe, ile z tego WF-u zostanie, nie? Bo jak pojedziemy w tą i w tą stronę, to nie tak dużo czasu zostanie, nie? Ale mogę skończyć? Druga sprawa, kwestia bezpieczeństwa. O remizie w Kosowie mówimy tu od dobrych 5 lat. Były problemy z pozyskaniem gruntów. Ja tylko widzę kolejne prognozy finansowe i kolejne tabelki numer 2, kiedy ta remiza się odkłada w czasie, odkłada się w czasie. W tej prognozie pan mówi tu o jakimś do wolnych środkach. W tej prognozie finansowej nawet nie ma środków na rozbudowę w tym roku. Nie ma tych środków w budżecie. W prognozie finansowej te środki są pomniejszone jako całość zadania. Także prosiłbym o te dwie sprawy, żeby się pan odniósł. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz będzie się odnosił. Ja już się odniosłem, więc powiedziałem, co mam do powiedzenia w tym temacie, tylko chciałbym jeszcze raz potwierdzić, ale bo akurat pan radny mnie krytykował, jeżeli chodzi o kwestię wspierania dróg powiatowych, a rozumiem, że teraz pan składa wniosek, żebym właśnie tych dróg powiatowych nie wspierał, tak? No bo to trzeba wytłumaczyć, ja tutaj mam jakąś wątpliwość, no bo łatwo jest dorzucać, ale powiedzmy z czego? Rozumiem, że pan radny chce, żebym nie dotrzymał zobowiązania, tak? Które przekazałem starostwu powiatowemu, że znajdę 1,5 miliona w budżecie. No proszę, panie radny. Ja chciałbym też, żeby pan dotrzymał takiego zobowiązania, czy może nie zobowiązania, zbyt dużo powiedziane, ale też pańskiej opinii, że drogi będziemy budować z dofinansowaniem. Dzisiaj tak zarówno pan, jak i ja, co też było przedstawione 2 godziny temu na sesji powiatu, że nie będzie tego dofinansowania z budżetu województwa do przebudowy tej drogi. A więc kierując się tą logiką, którą pan zawsze przedstawiał, że tych dróg nie będziemy budować bez dofinansowania, ja myślę, że jednak ta inwestycja w tym roku nie powstanie. Ja tylko dodam, że... Ale nie, ja chcę powiedzieć, bo ja nie mam informacji, co było na sesji powiatowej. Cieszę się, że pan ma, ale pytanie jest proste. Czy powiat ma w budżecie pieniądze na drogę w Goli, czy nie ma? Bo to jest kluczowe pytanie. Jak nie ma? Powiat ma w budżecie pieniądze na budowę Goli, ale też jasno było przedstawione. Był radny Czupryński na sesji i telefonicznie tej informacji nie dostałem, ale tu od kolegi radnego, że było powiedziane, że dofinansowania na 100% nie będzie. Okej. Okay. To ja uważam, że będę dotrzymywał do danego słowa. Nie odbierzecie mi głosu. Będę dotrzymywał danego słowa. Powiedziałem, że te pieniądze znajdą się w projekcie budżetu i to państwo musicie w takim razie sami zdecydować, czy one powinny zostać, czy nie. Ja uważam, że skoro obiecaliśmy, że zostaną, powinny zostać, co nie zmienia faktu, że tak jak powiedziałem, ja doprowadzę do budowy tej remizy. Remiza jest tematem niekontrowersyjnym. Tak jak pan powiedział, trwa to bardzo długo. Nie z powodu naszych jakichś problemów, tylko z powodów gruntowych. Jeżeli chodzi o salę, no to musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, ile tych sal chcemy wybudować, czy warto budować salę w każdej wsi, bo być może w każdej wsi można wybudować salę. Nie chcę jakby ośmieszać tego pomysłu, ale jeżeli ktoś myśli, że można wybudować salę sportową za kilkaset tysięcy złotych, to jest w grubym błędzie. Taka najbardziej skromna sala to jest kwota 3-4 milionów złotych. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że... Ile?
Ja mówię najbardziej skromna, nie chciałbym budować obiektów najbardziej skromnych, to już mówię wprost. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że powstaje, czy planujemy budowę tylko jednej sali, bo ja nie wiem, czy dzieci z Daleszyna są lepsze od dzieci z Kunowa. Ja uważam, że wszystkie te dzieciaki są takie same. Wybudowaliśmy im boiska sportowe. Nie dokończyliśmy jeszcze budowy boisk sportowych na terenach wiejskich. W Sikorzynie, w Siemowie powinniśmy wybudować najpierw boiska, bo też powiedzieliśmy, że przy każdej szkole ma powstać boisko. Zabezpieczenie środków 150 tysięcy złotych dzisiaj na dokumentację powoduje, że w ciągu 3 lat powinniśmy rozpocząć tą budowę. Nie będzie środków unijnych na takie inwestycje, czyli najprawdopodobniej ta dokumentacja straci ważność. Państwo musicie zdecydować, czy uważacie, że powinniśmy zabezpieczyć te pieniądze, czy nie. Pan radny Dorsz, bardzo proszę. Ościenna gmina Piaski. Pewnie pan burmistrz odpowiedź doskonałą na to znajdzie, ale tam każda szkoła wiejska będzie miała, jak skończą halę sportową w Przelejewie, będzie miała swoją halę. Jest to gmina o zupełnie innym budżecie, o mniejszym i idzie zainwestować w te dzieci, jak gdyby wiejskie też. Pan wiceprzewodniczący Maciejewski, bardzo proszę. Ja bym prosił, żeby zwrócić jeszcze, jeśli chodzi o szkoły podstawowe w naszej gminie, żeby zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Oczywiście hale, mamy XXI wiek, hale sportowe są bardzo dobrą rzeczą i uważam, że należy je budować, aczkolwiek uważam, że są jakieś priorytety. I bardziej, jeśli chodzi o wydatkowanie w tym sektorze, skupiłbym się najpierw po szkole numer 1, to co już burmistrz wspomniał, żeby zapewnić szkole podstawowej numer 5, gdzie tam dzieci mają naprawdę ścisk, żeby najpierw zapewnić to może w cudzysłowie, to nazwę tą taką godność chodzenia do szkoły, żeby mogły w normalnych warunkach i o normalnych godzinach się uczyć, a później, jeśli już wszystkie szkoły będą miały to zapewnione, to później rozważać możliwość tych takich dodatkowych profitów, jakim jest między innymi hala sportowa, budowanie takich hal. Także uważam, że jeszcze przed halami powinno się pomyśleć o rozbudowie szkoły podstawowej numer 5. Bardzo proszę, pan wiceburmistrz Korupski. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, ja chciałem tylko uzupełnić tą informację tutaj, że w tej chwili w szkole podstawowej numer 5 mamy 520 dzieci, SP Daleszyn 145. To, co powiedział pan wiceprzewodniczący Maciejewski, mamy, jeżeli chodzi o kwestie zapewnienia dzieciom, bo traktujmy to jako dzieci wspólne, zarówno na wsiach, jak i w mieście, mamy wiele zadań. Naprawdę, chociażby szkoła podstawowa numer w Goli będzie potrzebowała kolejnej sali lekcyjnej. Są rzeczy ważniejsze, bo za chwilę idąc tym tokiem rozumowania będziemy chcieli pobudować baseny przy każdej szkole podstawowej. No cóż, tak już jest. Szkoły duże mają sale gimnastyczne. Jeżeli chodzi o dojeżdżanie, to co tutaj było pytanie, czy może z Daleszyna będą dojeżdżali do świetnie wyposażonego nowego obiektu sportowego? Dlaczego by nie? Podobnie jak teraz dowozimy na basen. Ja myślę, proszę Państwa, żeby trochę wyjść poza swój własny okręg wyborczy i popatrzeć z perspektywy, jestem radnym gminy Gostyń i całościowe interesy mieszkańców całej gminy są mi bliskie. Także nie tylko wyrażać, ja rozumiem mieszkańców Daleszyna, największa szkoła wiejska, tylko trzeba pamiętać, że za każdym razem, kiedy gdzieś chce ktoś dać pieniądze, z innego miejsca trzeba zabrać, trzeba wskazać to miejsce. Zastanówmy się, ile osób będzie korzystało z tej sali w momencie, kiedy pobudujemy ją przy szkole, w której jest 145 dzieci, a w momencie, kiedy rozbudujemy przy szkole, która jest większa, czy zapewnimy dzieciom odpowiednie warunki. Kunowo, żeby dostać się do, w cudzysłowie, sali gimnastycznej, bo jest to pomieszczenie, które jest dzierżawione, dzieci muszą przechodzić przez bardzo niebezpieczną, ruchliwą ulicę. Drogę wojewódzką, czy inne przypadki. Proszę Państwa, zapewnijmy dzieciom boiska i tu się staramy w miarę to zapewnić. Natomiast nie popadajmy w przesadę, że przy każdej szkole powinno być boisko, podobnie jak nie w każdym mieście powinien być teatr. W porównaniu do Piasków, trochę złe porównanie, ponieważ tam są dwie szkoły. Z
stąd też Szelejewo jest jakby też pełni taką funkcję szkoły nieograniczonej tylko do najbliższych miejscowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radny Rogala. Miałem się nie odzywać, ale jest to silniejsze ode mnie. Takie powiedzenie, mieć siły na zamiary. Nie róbmy czegoś na wyrost. Nie jestem zwolennikiem budowy na dzień dzisiejszy hali sportowej w Daleszynie. Padło tu kilka argumentów. Ilość dzieci i tak dalej. Argument ze strony burmistrza. Pobudowaliśmy w szkołach wiejskich boiska, a nie są jeszcze skończone. Baza sportowa, w której ja pracowałem w tamtym wieku, w latach 80., 70., wyglądała zupełnie inaczej. Daleszyn był jedną z najbardziej dofinansowanych szkół obiekty sportowe. Słynny stadion sportowy, który ponosimy konsekwencje i pytam się, w jakim stopniu on jest dzisiaj wykorzystywany. Przypuszczam, że bardzo małym. Podam inne przykłady. Duże boisko do gier, duże przy szkole w Siemowie. Ówczesny dyrektor na tamte czasy mówi, to mi jest niepotrzebne, wybudowali i tam mam problem, bo muszę kosić to, dbać o niego i tak dalej. Boisko w Goli, duże, do gier dużych, też uważam za niepotrzebne. Także po prostu wiele inwestycji, które zrobiliśmy, okazało się, że one są na wyrost, niepotrzebne. One na dzisiaj czasy już nie spełniają swoich wymogów. I uważam też, że po prostu na dzień dzisiejszy, nigdy nie wykluczam, pracowałem w szkole wiejskiej. Uważam, że każda szkoła wiejska na swoje czasy ma przygotowaną jakąś salę zastępczą. Jest to szkoła jednociągowa, która po prostu potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia. Ja pracowałem w Goli na korytarzu długości 33 metrów o szerokości 1,50 m. I było 200 dzieci, a nie jak w tej chwili 80 czy 100 czy 120. Takie jest na ten temat na dzień dzisiejszy moje zdanie. Po prostu nie wykluczam budowy, ale na dzień dzisiejszy uważam, że nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Czupryński, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, tak prawdę mówiąc, to miałem zamiar zabrać głos jako pierwszy, bo na wiele spostrzeżeń i uwag, które tu zgłoszę w imieniu SKW, już żeśmy sobie odpowiedzieli. Ale zacznę od bardzo mądrej wypowiedzi kolegi Rogali. My nie chcemy za dużo. My chcemy minimum. W Siemowie jest hektar ziemi pod boiskiem. Hektar ziemi, panie burmistrzu, ma pan w Siemowie. I to zawdzięcza pan mojej osobie. My mamy, bo było 25 arów. Dyrektor Hibner chciał tylko 25 arów. Kosą by ręczną skosił. A to ja swoimi zabiegami spowodowałem, że jest hektar. Ma pan hektar ziemi, może pan ją sprzedać, może pan z nią zrobić. Jest to ziemia nasza, gminna. Ale dobra wypowiedź racjonalna. Róbmy na miarę. Na miarę. Kolega Andrzej Dorsz nie mówi tutaj o wielkiej może hali, chociaż z tego projektu by wynikało. No dyskutujmy, rozmawiajmy. Są miejsca zastępcze, w Siemowie też. W Siemowie, gdy doprowadzaliśmy do rozbudowy szkoły, było miejsce już wyznaczone na małą halę, 10 na 10 metrów. Czy to dużo? I gdyby ona powstała, nie byłoby dzisiaj problemu. Siemowo byłoby najlepszą szkołą w gminie Gostyń, wiejską szkołą. Aleśmy tego nie zrobili, bo w pewnym momencie ustąpiłem jakby dając pole innym inwestycjom, może wtedy ważniejszym. No i na dzisiaj nie mamy tej sali gimnastycznej, ale lekcje w WF-u się odbywają. Panie burmistrzu, może zacznę od tego, bo gdy pan zaczął mówić o wykonaniu budżetu w tym roku, o nadwyżce, no to wprowadził pan bardzo dobry nastrój. Pan ma wielki dar wprowadzania dobrego nastroju. I wielkie szczęście, panie burmistrzu. I wielkie szczęście. 10 milionów dodatkowych pieniędzy w roku, no to każdy by chciał. I oby tak dalej, panie burmistrzu. Będziemy się wszyscy cieszyć. Przejdę może do uwag i spostrzeżeń klubu SKW do budżetu na 2018 rok. Dochody w kwocie 111 milionów, w tym dotacje, środki zewnętrzne 3,5 miliona. Ja mówię około, bo nie będę czytał tych cyfr wszystkich. Wydatki 112, deficyt 1 milion. No pięknie.
No pięknie, dlatego nie miałem jako przewodniczący komisji rewizyjnej uwag co do tego. Ale zawsze mam uwagi takie merytoryczne co do tego, jak te pieniądze można wydać. Oczywiście każdy by chciał coś dla siebie. Deficyt niewielki, około 1% w skali całego budżetu, to, no to pięknie jest. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6,5 miliona. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3,5 miliona. Rezerwa ogólna 123 tysiące. Rezerwa celowa 1 600 000 prawie. Czy jest to budżet wyborczy? Ogólnie powiem nie. Dobry budżet. Ale to, o czym pan też dzisiaj wspomniał, można było zaciągnąć kredyt, można było zrobić więcej. Kredyt nie zawsze jest zły. Tu kolega bankowiec mógłby coś na ten temat powiedzieć, myślę. Chociaż nie wszystkie kredyty. Nie, nie, tylko nie we frankach. Nie, nie, nie ma prowizji i tylko nie we frankach teraz. Czy ten budżet jest racjonalny i równomierny? No to kolega podpowiada, że tak. Niewyborczy budżet, a jednak jak w poprzednich budżetach, może to przypadek. Większość inwestycji i zadań wykonuje się na terenach miejskich, na terenach w obwodach kolegów radnych. A my czekamy, ale też sprytnie pan to robi. Pan nam tak obiecuje, że ja już jestem zadowolony, że kiedyś powstanie, wszystko będzie. To jest bardzo dobre. Bardzo dobre podejście. To jest takie trochę takie iluzjonistyczne, ale dobre. Na razie na mnie to działa, panie burmistrzu. Na mnie to działa. Tak, nie przyjmuje pan argumentów żadnych, a może niektórych, irracjonalnych uwag, robiąc wyjątki od zasady, że inwestujemy tam, gdzie mamy wsparcie środków zewnętrznych. Nie zawsze muszą być to unijne, ale zewnętrznych. No mam tu na uwadze Gole. Byłem na sesji Rady Powiatu. Pan starosta wyraźnie powiedział, są na 36. miejscu i nie ma szans na pozyskanie dofinansowania, chociaż się odwołują. Stąd decyzja dzisiaj, żeby w budżecie to umieścić, no może być. Ale czy w przyszłości powinniśmy robić drogę za takie pieniądze? A jeżeli robić, to skąd? Od Czajkowa czy od Goli? Czy od środka, żeby ją zrobić? Musimy nad tym rozmawiać. Żeby to było mądre i racjonalne. Nigdy nie byliśmy jako klub SKW przeciwnikami budowy czy remontu drogi w Goli. Jeżeli kiedykolwiek byłem przeciwny, proszę mi to miejsce wskazać. Nie jestem i nie jestem teraz, ale uważam, skoro można pozyskać środki, to jestem, stoję na stanowisku, że można z tą inwestycją poczekać. Popieramy w większości zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku. Czy to nie pięknie brzmi, panie burmistrzu? Opozycja popiera. Opozycja popiera te zadania zaplanowane w większości. Niektóre z nich sami wskazywaliśmy, na przykład budowę ścieżki do Krajewic, panie sołtysie i radny, do Kunowa, kanalizację sanitarną w Kosowie. Szkoda, że nie doszło do Sejmowa, ale dobra. Mam nadzieję, że dojdzie. Rozbudowę szkoły numer 1 w Gostyniu za ponad 3 miliony złotych, adaptację pomieszczeń na przedszkola, czy budowę przedszkola i żłobka na osiedlu Pożegowo. Takie są wymogi chwili i czasu. Kiedyś byłem przeciwnikiem budowy przedszkola na Górnej, ale to było 20 lat temu. Też była inna sytuacja. A być może, że i staniemy przed problemem pobudowania przedszkola na Górnej. I jeżeli będę radnym, to tym razem będę za. W związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych popieramy modernizację stadionu za 3,5 miliona złotych. Choć mieliśmy wątpliwości i uwagi co do przekazywania stosownych informacji dla radnych. No przecież na tym spotkaniu to było tak przedstawione, że w sumie wielu z nas, włącznie myślę z panem burmistrzem, nie wiedziało, o co dokładnie chodzi. Ale popieramy tą rozbudowę. No jest to jakaś inwestycja w sport i w rozwój fizyczny
dzieci, młodzieży i osób starszych. Powiem tak, dobrze, że istnieje obligatoryjny fundusz sołecki na 2018 rok w wysokości 421 tysięcy. Pozwala on realizować bieżące, ważne potrzeby mieszkańców sołectw. Sprawia, że na wsiach dużo i dobrego się dzieje. Czego nam brakuje w tym budżecie? Konsekwencji. Za wykonaniem dokumentacji często nie idzie realizacja projektów. O tym już Pan mówił, ale ja przypominam o tym. Nie idzie realizacja projektów. Przykładem tego jest kamienica na rynku, budowa strażnicy w Kosowie, o czym mówił radny Dorsz, czy kanalizacja w Siemowie. Jeszcze raz powtarzam, do kanalizacji trzeba będzie uaktualnić, projekt trzeba będzie uaktualnić, czyli trzeba będzie za to trochę jeszcze zapłacić. Problemem dla wiejskich podstawówek, i tu żeśmy trochę dyskutowali i rozmawiali, jest brak odpowiednich hal sportowych. Piszę i mówię, odpowiednich. Mogą to być korytarze dostosowane, mogą to być jakieś sale. Nie muszą to być sale teatralne czy widowiskowo-sportowe, takie jak są w Gostyniu, ale odpowiednich hal czy miejsc. I wielofunkcyjnych boisk. Tu chcę Panu przypomnieć, ale Pan o tym teraz też mówił, o tych boiskach Pan mówił na spotkaniu z sołtysami województwa wielkopolskiego. No i dobrze. I wtedy się cieszyłem i teraz też się cieszę, że jednak idziemy w dobrą stronę, te boiska na tych, przy tych wiejskich szkołach powstaną. Komisja Obszarów Wiejskich zgłosiła wniosek. Aha, to było o tym wniosku pana radnego mówię. Naprawdę proszę się do tego ustosunkować odpowiednio, przemyśleć. Ja rozumiem, ja staram się zrozumieć problemy szkół w mieście. Jesteśmy za rozbudową i byliśmy szkoły numer jeden, ale teraz wyskakuje już piątka. Za chwilę będzie następna. Także naprawdę zróbmy coś równo i dla wszystkich. Pozyskiwanie terenów, panie burmistrzu, pod zabudowę. W naszych rozmowach wytykał mi pan, że mamy mało dzieci w szkole podstawowej. No nie wytykał mi pan, bo to sam tych dzieci, że tak powiem, no nie załatwię. O, tak. Ale proszę, to może tak śmiesznie zabrzmiało, ale wiara czyni cuda, tak, dzięki panie przewodniczący. Ale proszę państwa, jeżeli nie ma terenów przeznaczonych pod zabudowę, no to gdzie mają zamieszkiwać młodzi ludzie? Gdzie się mają budować? O tym mówiłem już dawno. Mamy wszystko oprócz kanalizacji. Wzdłuż głównej drogi między Kosowem a Siemowem, które widzę za właśnie to miejsce do zagospodarowania, no idą wszystkie media i pójdzie tam kanalizacja. Chętni by byli. No przecież w Siemowie mamy wszystko. Oprócz tego, czego nie mamy. Teraz tak, następne nasze pytanie i nasze rozważanie takie. Czy my w gminie nie mamy chętnych na pozyskiwanie mieszkań w ramach projektu M+. Ja złożyłem interpelację w tej sprawie. Myślę, że nad tym się pracuje. Cieszę się, będzie obszerna i bardzo szczegółowa, myślę. O to chodzi. Bo wiemy, że sąsiednia gmina, załóżmy Jarocin, no już te mieszkania wydaje, konkretnie wydaje ludziom. Proszę? No. Panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu. Mówią, że tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. No i tu znowu do kolegi radnego Rogali. Pięknie powiedział. A ja to powtarzam. Więc my nie chcemy za dużo, my chcemy na miarę. Każdy z nas radnych ma do budżetu swoje pobożne życzenia. Ja życzliwie przekazuję panu nasze i swoje uwagi, czyli nasze SKW i swoje uwagi i proszę o ich rozważenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Najpierw pan radny Matysiak.
Czulony jestem na kłamstwo, takie tutaj usłyszeliśmy przed chwilą, na temat inwestycji na okręgach wyborczych. No to panu radnemu tutaj kilka od razu inwestycji powiem i powiem, kto tam jest w tym okręgu. Kamienica, 1 000 000 zł, pan radny Czajka, jeżeli coś się nie zgadza, proszę mnie poprawić. Szkoła, SP1, 4 miliony, już może tych kwot nie będę mówił, pan radny Czajka. Modernizacja stadionu, pan Bartkowiak. Ścieżka ku Nowo, Gostyń, pan Kruk. Może te kilka. Przejazd ulica Kolejowa, pan radny Czajka bodajże. Plac Głogówko, pan radny Mazurek. Świetlica na Brzeziu, pan radny Andrzejewski. No i na koniec kanalizacja w Kosowie, pan radny Czupryński. Proszę bardzo. Mogę, bo... No to się... Wydaje mi się, że dyskusja idzie w złą stronę, bo... Wyczytywanie nazwisk gra, ale to jest prawda, to co ja chciałem dokładnie zrobić to, co pan Matysiak, ale uważam, że wyczytywanie nazwisk, wszyscy doskonale wiecie, jak wyglądały prace nad tym budżetem. To nie wyglądało tak, że przychodził do mnie konkretny radny, prosił o rzecz w cudzysłowie dla siebie. To było tak, że to ja was, można by powiedzieć, zaskoczyłem, ale to ja wam pokazałem, co chciałbym, żeby znalazło się w tym budżecie. A wy, i to już dzisiaj można określić, raczej się z tym zgodziliście, więc można by odnieść takie wrażenie, że któryś radny zabiegał konkretną inwestycję i mu się to udało, a któryś nie zabiegał i mu się nie udało, albo zabiegał, a ja go nie lubię. Wiecie o tym, że przez ostatnie 3 lata nie było takich sytuacji i mogę spojrzeć każdemu mieszkańcowi Daleszyna prosto w oczy, tak? Dlatego, że nigdy nie traktowałem mieszkańca Daleszyna gorzej, bo reprezentuje go pan Dorsz, albo mieszkańca Siemowa, bo reprezentuje go pan Czupryński. Odrzuciłem to od samego początku, jak tutaj pracuję i myślę, że to jest nieuprawnione, ale też do pana radnego, dokładnie, do pana radnego Matysiaka nie wymieniajmy swoich nazwisk. Słuchajcie, zobaczcie, jak ta atmosfera tutaj, jak zaczęliśmy dzisiejszą sesję. Gdy pojawiają się nazwiska konkretnych osób, nawet broniące tezy, ale jednak nie róbmy tego. Po co? Słuchajcie, po co, tak? Wszyscy doskonale wiemy, że to jest nieprawdziwy zarzut. Fakty temu zaprzeczają w 100%, tak? I nic dobrego z tego nie będzie, jak będziemy się przerzucać, może nie oskarżeniami, ale takimi niedomówieniami. Dziękuję bardzo. Pan radny Czajka. Chciałbym tylko zapytać, mamy projekty na rozbudowę, zapytałem tego na komisję, rozbudowę czy budowę przedszkola na Pożegowie i w Brzeziu. To będą przedszkola publiczne czy niepubliczne? Czy one będą przekazane do niej? No to może ja. Na Pożegowie na pewno to będzie publiczne przedszkole ze żłobkiem. Bardzo duże, jedno z większych, na pewno najbardziej nowoczesne. Drugie to jest szkoła muzyczna. Celowo mówię, też będzie na pewno publiczne. W przypadku Brzezia trwają rozmowy, bo pojawiła się osoba, dokładnie, pojawiła się osoba, która być może od nas wynajmie ten budynek i stworzy przedszkole niepubliczne i my jesteśmy bardzo otwarci, żeby tak było, dzięki czemu nie będę musiał wydawać co najmniej 10 000 zł na remont, ale te rozmowy są na razie bardzo ogólne i trudno byłoby mi powiedzieć, że to zakończy się sukcesem, więc na dzisiaj zakładam, że to też będzie przedszkole, czy oddział przedszkolny, bo to pewnie będzie oddział przedszkolny na Brzeziu publiczny, ale trwają takie rozmowy i chcę doprowadzić do tego, żeby tak to się skończyło, żeby tam powstało przedszkole niepubliczne, ale nie wiem, czy to się uda. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący Kruk. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bym chciał podziękować, że jest rezygnacja wreszcie z tej Helsztyńskiego, bo to nie jest miejsce na drogę. Powiem szczerze, od długiego czasu jestem za tym, żeby tam drogi nie było, bo to jest zbyt blisko Fary i to nie jest naprawdę, to jest moje zdanie. I tu bym chciał jeszcze się odnieść, co kolega Czupryński mówił, o odpowiednich halach sportowych, jakby czy salach, czy co. Ja też twierdzę tak, że myślę, że pan burmistrz, bo widzę, że tam jakby tli się pomysł u pana burmistrza w głowie właśnie odnośnie przykrycia tego boiska ewentualnie w przyszłości na stadionie, a mnie się tli już no może od wielu lat jakiś no nie wiem, czy to nazwać halą, czy tego namiotem po prostu przy naszej sali, żeby dzieci nie musiały przebiegać przez jezdnię tego. Nie musi być hala, nie musi być tego, nie pada, nie tego.
temperatura, wiadomo, nie musi być żadne opalanie potęgi tego. I to jest bardzo ważna sprawa dla mnie i dla myślę, że właśnie dzieci. I o szkole numer 5. Następny krok będzie szkoła, musiała być szkoła numer 5. I w tym miejscu też jeszcze bym chciał podziękować świętej pamięci pani Marii, bo ona jeszcze jak była radną, optowała bardzo za rozbudową w szkole. Wtedy wiedziała, że wystarcza tam ta szkoła, a teraz już nie, także to jest następny krok, właśnie szkoła numer 5. Według wyliczeń oczywiście dzieci. I jeszcze bym miał pytanie, oświata 42 miliony teraz w tym roku, jak to wygląda według poprzedniego? Jeśli można tam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć, dobrze, że wzrost w oświacie jest na pewno i jest to pewnie wzrost o kilka milionów złotych. Panie Haniu, pomoże mi pani? Dobra, nie mamy tych danych teraz, to przekażemy później. Ja chcę powiedzieć i może trochę zakończyć dyskusję, bo jeżeli chodzi o Daleszyn, bo ja tutaj czuję, że doszło chyba do pewnego niezrozumienia i być może to jest nawet moja wina, bo ja wyszedłem z takiego założenia, skoro pan radny Dorsz złożył propozycję przekazania 150 tysięcy na dokumentację, to ja z własnego doświadczenia wiem, że takie dokumentacje powstają dla obiektów wartych kilka milionów. I ja z góry wyszedłem z założenia, że pan walczy o taką, no powiem wprost, o takie hale jak w liceum, tak? Gdzie pewnie też tyle kosztowała dokumentacja. Po słowach pana Kruka uzmysłowiłem sobie, że być może znajdziemy jakieś rozwiązanie pośrednie. Gdyby się okazało, że za kilkaset tysięcy złotych możemy przykryć boiska na, przy szkołach wiejskich i to by zadowalało środowiska szkolne i rodziców, to jak najbardziej. To widzę taką możliwość, więc możemy umówić się tak, że ja przez najbliższe kilka miesięcy poproszę pracowników, żeby znaleźli różne rozwiązania w kraju. Wyznaczmy sobie taką granicę, powiedzmy 2 milionów na inwestycje. Tak? Bo myślę, że każda większa kwota to już jest, to jest nierealne, żeby Gostyń budował kilka takich obiektów warte, tak jak powiedziałem na początku, kilkanaście milionów złotych. Ale być może przykrycie tych orlików, tak? Też pamiętajmy o kosztach obsługi, o tych wszystkich elementach, które też musimy wziąć pod uwagę. Być może uda się rozwiązać problemy społeczności lokalnych, a jednocześnie nie inwestować kilkunastu milionów złotych. Więc może to jest moje niezrozumienie, ale jednak wniosek był prosty. 150 tysięcy na dokumentację. Nie kosztuje dokumentacja zadaszenia 150 tysięcy, dlatego ja wyszedłem z założenia, że to jest budowa do takiej pełnowymiarowej hali sportowej i uważam, że takie hale nie powinny powstawać przy niedużych szkołach wiejskich. Ale gdyby to było takie rozwiązanie pośrednie, to ja jestem gotowy do dyskusji zawsze. Dziękuję. Dziękuję. Pan wiceburmistrz Skorupski, bardzo proszę. Ja chciałem tylko w kwestii uzupełnienia. Bardzo dziękuję panu wiceprzewodniczącemu Krukowi za tą inicjatywę, za ten pomysł, bo dokładnie to, co powiedział pan burmistrz, czułem taką pełną niespójność, jeżeli chodzi o wypowiedź w imieniu klubu pana radnego Czuplińskiego, bo z jednej strony jest wniosek właśnie o te 150 tysięcy, a z drugiej strony pan Czupliński mówi o przystosowaniu, nie bardzo rozumiem, w ramach tych 150 tysięcy, jeżeli to by miało być spójne, korytarzy na przykład, czy tym podobne rzeczy. Myślę, że to nie o to chodziło. Natomiast inicjatywa bardzo dobra. Pan Kruk też pytał o kwestie oświatowe. Koszty są większe między innymi dlatego, że pojawiły się klasy siódme. Jeżeli będziemy mieli w styczniu w tym momencie już konkretną decyzję dotyczącą subwencji oświatowej, którą otrzymamy, wtedy będziemy mogli odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan radny Dorsz. Chciałbym tu powiedzieć jako radny gminy Gostyń jednak, bo pan wiceburmistrz pewne sprawy mi tu zarzucił, ale też chciałbym zwrócić uwagę, żeby się nie odnosić przy budowie tej hali sportowej do wsi Daleszyn, tylko to jest szkoła, która swoim okręgiem kilka wiosek obejmuje. Ale już ten temat jak gdyby zostawiam. I chciałbym zapytać pana burmistrza, co za informacje pan burmistrz otrzymał od tego czwartku, gdzie mieliśmy spotkanie radnych. Czy być może pan burmistrz uzyskał informacje o kosztach utrzymania tego zadaszonego boiska ze sztuczną nawierzchnią, że zmienił zdanie na ten temat?
Proszę bardzo, pan burmistrz. Koszty utrzymania, o które pan pytał, czyli ile będzie kosztowało podgrzewanie murawy, sprawdziliśmy, będzie kosztowało 0 zł, bo nie będzie podgrzewania murawy. Czyli po tej... No więc, a ja mówię o tym, bo to ma związek z tym zadaszeniem. Tak? Rozmawiałem między innymi z przedstawicielami klubów sportowych o tym, że jeżeli nie ma podgrzewania, no to to zadaszenie jest konieczne, żeby ten obiekt funkcjonował przez cały rok, a nie przez jakieś 8-9 miesięcy. I to mnie przekonało. I to mnie przekonało. Uważam, że jeżeli mamy to wybudować, to musi to być obiekt całoroczny, a nie... No to jest podobne jak z lodowiskiem, słuchajcie. No też uważałem, że budowa samego lodowiska, które działa przez kilka miesięcy, jest niedobre, a pomysł na doprowadzenie tego, że obiekt funkcjonuje cały rok, jest dobry. To jest, i dokładnie tak jest. Zmieniłem zdanie po tym, że uzmysłowiłem sobie, że nie będzie ogrzewania, tak? A więc to zadaszenie jest konieczne, żeby obiekt był całoroczny. Dziękuję bardzo. Pan radny Rogala. No, muszę coś powiedzieć, ponieważ jakoś nie mogę się pogodzić z pewnymi wypowiedziami, ponieważ no, my kolejek do lekarzy nie zmniejszymy, ponieważ jeżeli dzieci zamkniemy w czymkolwiek, będziemy mieć taki efekt, jaki mamy po prostu. No, nie czarujmy się po prostu. No, pobudowaliśmy także hale i tak dalej. No, są one niezbędne, żyjemy w innych czasach. Ale po prostu w pewnym momencie nie widać nikogo na dworze. Weźmy przykład z Norwegii i innych państw, jak tam przebiegają lekcje wychowania fizycznego. A my tutaj po prostu popadamy z jednej skrajności w drugą. Jeżeli pobudowaliśmy boiska wielofunkcyjne w obiektach, jeżeli po prostu są sale zastępcze, to uważam, że powinniśmy dojść do pobudowania sal zastępczych po prostu, a zadaszenie to dla mnie nie ma sensu, bo później zadaszenie to pójdzie oświetlenie, jak tego to pójdzie ogrzewanie, nie wiadomo co jeszcze, no po prostu to nie idzie w tym kierunku. To moje zdanie jest takie, a nie inne po prostu. Ja się z tym jakoś nie mogę pogodzić, ponieważ no, być może jestem stary, jestem. Ale pracowałem w innych czasach, pracowałem w takich trudnych warunkach i nigdy nie narzekałem na te warunki. Nigdy. Dzieci też nie narzekały. I do dzisiaj nie narzekają. Były zdrowe? Były zdrowe. Na pewno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Czupryński. Panie radny Rogala, pan nie jest stary, pan jest doświadczony. Pan jest doświadczony. Komplement myślę, ale no, tak uważam. Drodzy Państwo, jeszcze raz wracam do wypowiedzi do kolegi. Mówił o odpowiednich pomieszczeniach, odpowiednich halach. No chyba, że nie wymagajmy cudów. No nie może być cyrk w każdej miejscowości. Wystarczy, jak w jednej będzie. No, a może być objazdowy. Także naprawdę, no ja, panie wiceburmistrzu, ja też tak mówiłem, jak i kolega radny, tylko on to bardziej sprecyzował. Mam teraz na uwadze kolegę Kruka. On to sprecyzował. Bo ja powiem jedno. Zobaczcie, powiat kiedyś wybudował halę w Krowi i wybudował w halę sportową w Pogorzeli. Kolosalna różnica w wydatkach. A jedna i druga służy młodzieży i ludziom. Jedna i druga. Dlatego ten sprecyzowany pomysł pana Kruka no jest dobry, jest dobry, popatrzmy. A może nie trzeba będzie budować? Bo w Siemowie jak na dzisiaj sobie radzimy? Może ważniejszy jest ten Orlik niż ta hala u nas. Ale ja nie mówię o Daleszynie, bo być może, że tam jest o wiele więcej dzieci. Tam jest o wiele więcej dzieci złożonych z różnych miejscowości z okolicy. Także do wszystkiego trzeba podejść indywidualnie. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że czy pomysł jest dobry, czy nie jest dobry, to tak szybko nie ma co oceniać. Ja uważam, że każdy wniosek jest dobry dla tego, który go składa. I każdy wniosek złożony wymaga racjonalnego rozwiązania, dyskusji na ten temat i podjęcia faktycznie tej racjonalnej decyzji. Dzisiaj tej decyzji nie podejmiemy i uważam, że w tej chwili dyskusja, która tutaj się wywiązała, no raczej dobra jest na roboczym spotkaniu radnych. I widzę, że powoli będziemy zmierzali do przerwy, bo wszyscy tutaj proszą o przerwę. Zapytam, nie chce nikt przerwy? Nie chce przerwy, tak? Dobrze. No bo tu ktoś pokazywał. Aha. Nie. Nie, no powiedziałam, że czas ktoś mi pokazywał. Czas w dyskusji. Rozumiem. Ja też przerwy nie potrzebuję. Ja też nie potrzebuję. Dobrze, czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Pan radny Glura, proszę. Ja mam pytanie, ale z innej dziedziny, z innej
innej sprawy. Mianowicie chodzi mi o parking przy Hutniku. Ta inwestycja miała być już zrobiona, tak, rozpoczęta. Tam jakieś są problemy. Kiedy to będzie, kiedy to ruszy i kiedy to będzie zrobione? To jest trzymane. Tak, nie mamy tego w przyszłorocznym budżecie. Jeżeli będą wolne środki, tak jak tutaj podpowiada pan radny Wojtkowiak, to wtedy do tematu wrócimy. W tej chwili przygotowano ten teren, mamy dokumentację, natomiast w budżecie nie znalazły się środki, żeby to wykonać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do następnego punktu. Głosowanie autopoprawki. Kto jest za przyjęciem autopoprawki do projektu budżetu? Proszę o podniesienie ręki. Dwa, 21 osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Autopoprawka została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Rozumiem, że pan radny Dorsz podtrzymuje ten wniosek łącznie z Komisją Obszarów Wiejskich? Pan przewodniczący musiałby doczytać, to był wniosek... Obszaru komisji, wiem o tym. Ale z inicjatywy pana, bo pan się chwalił, tak? Także, no mówił pan, że to z pana inicjatywy, dlatego mówię, mam pytanie, jeżeli chodzi o pana pan przewodniczący, czy podtrzymuje swój wniosek i który trzeba przegłosować, czy nie podtrzymuje? Okej. W takim razie przejdziemy do przegłosowania wniosku Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Dotyczy ona, wypracowała wniosek o pobudowanie remizy w Kosowie za 1 200 000 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Daleszynie, 150 000 zł. Komisja zaproponowała, aby resztę pieniędzy przeznaczyć do rezerwy celowej. Pieniądze będą pochodzić z dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych, to jest budowa drogi od drogi krajowej w Goli do drogi powiatowej w Czajkowie. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Wszystko raz. To jest wniosek. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby za. Kto jest przeciw? Trzynaście przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Jedna, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Wniosek został odrzucony. Przechodzimy do głosowania uchwały budżetowej. Głosowanie jest jawne i imienne. Wszystkim zostały rozdane karty do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 34 przez 442 przez 17 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziewiętnaście osób za.
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby, czyli 18. Jeszcze raz. Jeszcze raz powtórzymy w takim razie głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gostyń na lata 2018-2024. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie. Szanowni państwo, wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana podobnie jak w latach ubiegłych, czyli punktem wyjścia jest zawsze rok 2018. Sposób przygotowania został oczywiście przedstawiony w objaśnieniach do złożonego projektu uchwały. I powtórzę jeszcze raz, 2018 rok, wielkości zostały przyjęte zgodnie z projektem uchwały budżetowej, natomiast lata 2019-2024 wielkości zostały przyjęte na podstawie danych makroekonomicznych, a także danych historycznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji, a także z uwzględnieniem możliwych do przewidzenia zmian mogących pojawić się w przyszłości. I od 2019 roku przyjęto założenia w zakresie dochodów, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, założono wzrost o 2,5% w każdym roku prognozy. Wielkości z opłat lokalnych, wpływy zaplanowane na podstawie wpływów z lat poprzednich. Podatek od osób fizycznych, prawnych, subwencja, wzrost założono o 2% w każdym roku prognozy. Pozostałe podatki realizowane przez urzędy skarbowe, dochody zaplanowane na podstawie wpływów z poprzednich lat. Sprzedaż majątków od 2019 roku wpływów nie zostały zaplanowane z uwagi na niemożliwość na dzisiaj określenia nieruchomości, które będą podlegać sprzedaży. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano na poziomie wpływów w 2018 roku i pozostałe dochody to jest wpływy z usług, najem, dzierżawy i inne dochody zaplanowano na podstawie wpływów z lat poprzednich. Jeśli chodzi o zaplanowanie wydatków w kolejnych latach prognozy. Wynagrodzenia pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o pracę z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wydatki na energię zaplanowano wzrost o 1% w każdym roku prognozy. Ponadto zaplanowano rezerwy wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz o zarządzaniu kryzysowym. I pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na podstawie kształtowania się wydatków z ostatnich lat z uwzględnieniem potrzeb i zmian mogących pojawić się w przyszłości. Jeśli chodzi o wydatki na obsługę długu, skalkulowano te wydatki w oparciu o dzisiaj istniejące zadłużenie, biorąc pod uwagę oczywiście wartość planowanego kredytu do zaciągnięcia w poszczególnych latach prognozy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących, a także którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym i każdym następnym roku ta relacja zostałaby naruszona. Wieloletnia prognoza finansowa spełnia oba te warunki, co zostało też potwierdzone w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Również na tę okoliczność do tego projektu uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną.
I jeśli chodzi o załącznik 2 do projektu uchwały, w którym zostały przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia, zarówno wydatki bieżące zostały przedstawione, jak i wydatki majątkowe. Już mówiłam o tym na komisjach, że w stosunku do dzisiaj obowiązującej jeszcze wieloletniej prognozy finansowej nastąpiło szereg zmian. Te zmiany zostały tutaj Państwu przedstawione w tych objaśnieniach. Oprócz tego wprowadzono nowe zadania do wieloletniej prognozy finansowej, to jest koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, dowożenie dzieci do szkół, a także budowa łącznika i przebudowa domu dziennego pobytu po telewizji kablowej. I to, o czym już była mowa, wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej budowę drogi od Helsztyńskiego do Jana Pawła II. Dodam, że dzisiaj również została złożona autopoprawka do projektu wieloletniej prognozy finansowej. Autopoprawka oczywiście dotyczy 2018 roku i zawiera ona te zmiany, o których była mowa przy uchwale budżetowej na 2018 rok w zakresie autopoprawki. Tak więc w załączniku 1 zmiany dotyczą dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem o 875 968 zł i 2 grosze. Te wielkości, które ulegają zmianie, zostały tutaj w autopoprawce Państwu przedstawione. Natomiast w załączniku 2 pojawiają się zmiany w zakresie realizacji projektu podniesienia jakości usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przejdziemy do przegłosowania autopoprawki. Kto jest za przyjęciem autopoprawki, proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Autopoprawka została przyjęta. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 34/443/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gostyń na lata 2018-2024? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna. Okej, jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziewiętnaście osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 14/195/12 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. Proszę panią skarbnik o przedstawienie. W związku z tym, że uchwała z 2012 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości została znowelizowana, konieczne jest ogłoszenie tekstu jednolitego tejże uchwały z uwagi na wypełnienie obowiązku ustawowego dotyczącego oczywiście ogłaszania tekstów jednolitych, znowelizowanych aktów normatywnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 14/195/12 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Obwieszczenie zostało przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu. Odpowiedzi burmistrza Gostynia na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Okej. W
tym punkcie nie ma nikogo. Przechodzimy do następnego punktu. Wolne głosy i wnioski. I może zanim przejdziemy, trafił do nas list od wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Stanisława Tyczki. W związku z tym przytoczę króciutko jego treść. Szanowni Państwo, przywrócenie samorządu terytorialnego było jednym z największych sukcesów polskiej transformacji. Zaangażowanie tysięcy ludzi, oddolność i duch obywatelski pozwoliły na zbudowanie sprawnie działających instytucji służących lokalnym wspólnotom, naszym małym ojczyznom. Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy zgłoszony przez grupę posłów PiS, przewidujący daleko idące zmiany w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych. Projekt ten jest w mojej ocenie bardzo niebezpieczny dla polskiej samorządności. Projekt zakłada przede wszystkim likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych do rad gmin. W wyborach do rad powiatów i sejmików województwa przewiduje zaś zmniejszenie maksymalnej liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach, co w sposób jednoznaczny preferuje duże, najczęściej partyjne komitety wyborcze. Zapraszam Państwa do współpracy w obronie samorządu i biernego prawa wyborczego obywateli. Czynnikiem gwarantującym sukces polskiej samorządności była apartyjność. Skrajne upartyjnienie samorządów może zniweczyć wieloletni wysiłek samorządowców na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn. Doświadczenie obecnej kadencji Sejmu pokazuje jednak, że pod wpływem masowej społecznej presji partia rządząca jest w stanie wycofać się ze swoich niesłużących obywatelom pomysłów. Jeśli nie uda się zatrzymać prac nad tym projektem, na etapie parlamentarnym będziemy zwracali się do prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o niedopisywanie ustawy. Jeśli będzie trzeba, wystąpimy też z obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie w tej sprawie ogólnokrajowego referendum. Jedno jest pewne, tylko działając razem jesteśmy w stanie obronić polską samorządność. I jest to w tonie, że zaprasza nas do współpracy, podając swojego również maila. I tyle. Pan Stanisław Tyczka, wicemarszałek Sejmu. No, nie wiadomo, jak to będzie. Co jeszcze chciałbym przypomnieć i zaprosić serdecznie wszystkich na premierę filmu Być jak Wanda Modliboska, który się odbędzie dzisiaj o godzinie 18:30 w kinie pod kopułą. Przekażę również terminy komisji i sesji. Sesja jest planowana, 35. sesja jest planowana na 1 lutego o godzinie 15:00 2018 roku. Komisje będą miały posiedzenia. Komisja Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 29 stycznia o godzinie 18:30. O godzinie 8:30. Komisja Rewizyjna 29 stycznia o godzinie 11:00. Komisja Budżetu i Planowania też 29 stycznia o godzinie 12:30. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 30 stycznia o godzinie 8:00. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji również 30 stycznia o godzinie 8:30. I teraz proszę w tym punkcie pan radny Czajka, bardzo proszę. Zapytanie do pana naczelnika. Na Osiedlu Słonecznym trwają prace remontowe. Mieszkańcy pytają, czego te prace dotyczą. Chodzi o jakieś przyciski. Czy to prawda, że infrastruktura już podziemna nie wytrzymuje przejazdu? Są wciski, podobno takie jak były na ulicy nad Kanią, żeby nie pękały. Uszczelnianie się, prawda? Czego to dotyczą tam te przyciski? Proszę bardzo, pan naczelnik. Prace są wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Są to prace na kanalizacji sanitarnej. Jednak szczegóły myślę, że najlepiej udzieli pełnej informacji w tym zakresie udzieli pan dyrektor
do spraw inwestycyjnych. Ja niestety nie mam pełnej wiedzy w tym zakresie. W tym temacie, tak? Pan radny Matysiak, bardzo proszę. Poruszaliśmy na komisji, także tam są monitoring prowadzony i plus czyszczenie tych wszystkich rur. Czy wprowadzone są takie rękawy specjalne, które mają też jednocześnie strzelać? Czyli rękawy? Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, tak? Jeszcze ja myślę, że szczegółową, fachową, konkretną odpowiedź udzielimy panu radnemu na piśmie. Poprosimy wodociągi o to, żeby przygotowały taką odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pani radna Śląska, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja w miesiącu marcu składałam w imieniu Stowarzyszenia Nowe i Własnym propozycję utworzenia, wiemy gdzie, na trzeciej części plantów i niestety o ten wybieg dla psów chodzi. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi od dyrektora Krawca. Nie wiem, czy jakikolwiek w ogóle projekt powstał. No dziwię się trochę, bo wiem, że dyrektor Krawiec jest bardzo zaangażowany w to stowarzyszenie. To jest jedna sprawa. Druga, składałam wniosek i też nie mam odpowiedzi na ten wniosek od dyrektora Krawca. Chodziło o umiejscowienie na terenie plantów, chodzi o tą małą część urządzeń do zewnętrzną, do tej siłowni. Wiem, że staram się rozmawiać z prezesem spółdzielni mieszkaniowej, przepraszam, spółdzielni mieszkaniowej na Gawrona, gdzie twierdził, że być może tam by było miejsce na postawienie tam dwóch czy trzech urządzeń. I ten temat się skończył. Ani w jednym przypadku, ani w drugim nie mam żadnej odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Zacznę może od pierwszego tematu. Jeżeli chodzi o wybieg dla psów, powiem szczerze, jeżeli chodzi o tak jak wygląda obecnie plac Karola Marcinkowskiego, to myślę, że nie ma tam miejsca na wybieg dla psów. Tak, natomiast właśnie, jeżeli chodzi o tą kwestię, to przygotujemy tutaj właśnie w tym miejscu, to znaczy przy rożnie, przy tak zwanym rożnie, w przyszłym roku będziemy przygotowali miejsce na wybieg dla takich piesków. Tu chciałbym panią radną uspokoić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię siłowni, trwają rozmowy ze spółdzielnią, czekamy za informacją od prezesa spółdzielni Gawrony, ponieważ tam mamy nawet, przepraszam bardzo, tam nawet mamy własny grunt, na którym możemy to postawić. Z tym, że powiem szczerze, chwilowo te rozmowy zostały zawieszone, między innymi dlatego, że Rada Seniorów zwróciła się z prośbą, propozycją, ażeby taką parę urządzeń siłowych umieścić na osiedlu 700-lecia. Rozważamy, myślimy na ten temat. Tam nie mamy własnych terenów, własnych gruntów. Zastanawiamy się, wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. W przyszłym roku na pewno gdzieś te elementy powstaną. Bądź to będzie przy osiedlu Gawrony, bądź na osiedlu 700-lecia. Dziękuję bardzo. Pani radna, proszę bardzo. Ja wszystko rozumiem, tylko zastanawia się nad pierwszym moim wnioskiem. Od marca, żeby nie było żadnej odpowiedzi? No nie, to chyba jakieś żarty. To po co my te wnioski składamy, żeby tak w przypadku jednego pana radnego po roku sam się dopytywał o realizację wniosku? Co, w szufladzie mają leżeć? Przecież to są wnioski mieszkańców. No nie tak powinno być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny, pan burmistrz, bardzo proszę. Sprawdzimy, czy nie wyszło pismo do pani radnej w tym temacie. No i na pewno odpowiemy jeszcze raz pisemnie, jeżeli takowe pismo nie było, ale wydaje mi się, że takie pismo było i takie pismo przechodziło przez moje ręce. Nie będę się upierał, sprawdzimy i odpowiemy. Dziękuję bardzo, pan radny Koncewicz. Nie mam pytania do pana burmistrza. Czy jest odpowiedź ze strony powiatu co do budowy drogi Krajowice, Ziółkowo, Rębowo z programu PPP? Dziękuję. Ja już myślałem, że pan radny chce zapytać o ścieżkę do Krajowic. Tak się przygotowywałem tutaj do odpowiedzi. Tutaj poproszę pana naczelnika. W
tej chwili wdrożone jest postępowanie mające na celu wyłonienia wykonawcy akurat, dlatego szczegóły będą znane dopiero, bodajże spotkanie jest 11 stycznia. Myślę, że wtedy będziemy bogaci o jakąś dodatkową wiedzę, ale na tą chwilę postępowanie jest prowadzone przez powiat, no i wszystkie samorządy dążą do tego, aby te zadania zostały wykonane. Dziękuję. Pan radny Wojtkowiak. Ja chciałem złożyć wniosek, ale niech się nikt nie przejmuje, nie będzie on wartości 5 milionów, tylko 36 tysięcy. Mianowicie chciałbym prosić tutaj burmistrza i radnych o zakup antysmogowych oczyszczaczy powietrza. To są 24 sztuki, ale tylko w pierwotnym okresie do przedszkoli. Czyli jak mamy 24 sale, 24 oczyszczacze, koszt jednego przy większej ilości to jest 1500 zł. One mają niski pobór, bo od 4 do 11 W. No nie wiem, jak mam jeszcze Państwa przekonać, ale wiadomo, że dzieci wdychają więcej zanieczyszczeń powietrza niż osoby dorosłe, nie? I jest też druga taka sprawa, że jeśli nie kupowali kota w worku, to można to oczyszczacze, oczywiście jest możliwość testowania, czyli przyjadą na 2 dni do danego przedszkola, można przez 2 dni testować, oprócz tego dają jeszcze te pomiary, żeby się przekonać, czy ten smog naprawdę jest wydalany za salę, nie? To jest wniosek jeden. Oprócz tego mam jeszcze pytanie do pani naczelnik. 5 grudnia prezydent podpisał ustawę, że od 1 stycznia wchodzą nowe przepisy meldunkowe. Będzie to ułatwienie, że można się zameldować bez wychodzenia z domu. Czy już wiadomo, na jakiej stronie to będzie internetowej, czy jeszcze nic nie wiadomo w tej kwestii? Proszę bardzo, pani naczelnik odpowie. Jeśli chodzi o zameldowanie nie wychodząc z domu, to możemy tego dokonać na razie tylko osobiście, ponieważ musimy przedstawić dokument, który potwierdza, kto jest właścicielem danego lokalu. Chyba, że w przyszłości będzie możliwe skanowanie takiego dokumentu, żeby udowodnić, że faktycznie możemy się tam zameldować i właściciel lokalu potwierdza tą swoją wolę i przyzwolenie. Dziękuję bardzo. Na dzień dzisiejszy jeszcze to nie jest możliwe. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś? Nie widzę. W związku z tym, że nadchodzą wyjątkowe dni w roku, w których gasną spory, milkną kłótnie, a otwierają się ludzkie serca. Chciałbym wszystkim obecnym oraz wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Gostyń życzyć zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, przyjaciół i znajomych, i przy okazji również szczęśliwego Nowego Roku. Zamykam 34. sesję Rady Miejskiej w Gostyniu. Dziękuję serdecznie.